Witam serdecznie po przerwie. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Będziemy zaczynali kolejny panel. Ja się nazywam Katarzyna Suszkiewicz i jestem kierowniczką działu edukacji w Żydowskim Muzeum Galicja. Mam ogromny zaszczyt moderować ten panel. Panel o tytule Wielokulturowość, o tym będziemy teraz dyskutować. I pierwszą naszą panelistką jest pani doktor Anna Krochmal, historyczka, archiwistka, autorka licznych publikacji o historii Kościoła Wschodniego. Od 2000 roku pracuje w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie. Bardzo serdecznie zapraszam panią doktor. Bardzo dziękuję państwu za ciepłe przywitanie, oklaski już na wejście, czyli w zasadzie mogę już zejść, ale tego nie zrobię. Serdecznie witam raz jeszcze. Jak już pani prowadząca mnie mile zapowiedziała, jestem historykiem z wykształcenia, ale przede wszystkim od wielu lat archiwistą i praktykującym, i miłującym ten fach, i w związku z tym wątki archiwalne będą silnie obecne w moim wystąpieniu, którego temat jest jak najbardziej archiwalny, mianowicie będę mówić o dziedzictwie dokumentacyjnym do historii Łemków i Łemkowszczyzny, o jego znaczeniu i potencjale badawczym, ale przede wszystkim będę chciała zwrócić państwa uwagę na kilka aspektów związanych z badaniem historii tego fascynującego regionu. Mój referat znalazł się w panelu zatytułowanym Wielokulturowość i to wszystko jest w porządku i to jest wszystko okej. Natomiast tak naprawdę moje wystąpienie jest dalszym ciągiem prezentacji tego, co jest fundamentem wszystkich badań, czy to historycznych, czy genealogicznych, czyli bazy źródłowej, proszę państwa, a ta jest oczywiście przede wszystkim w archiwach. Moje wieloletnie doświadczenia i moja przygoda z Łemkowszczyzną sięga dosyć już odległych lat, bym powiedziała, skłaniają mnie do kilku takich ogólniejszych refleksji. Dzisiaj pan profesor Meus w bardzo dobrym, wprowadzającym wystąpieniu zwracał już uwagę na jeden bardzo istotny problem w badaniach i genealogicznych, i historycznych, i wszelkich innych. Mianowicie na ogromne rozproszenie materiału źródłowego, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. I rzeczywiście, jak rzadko kiedy termin rozproszone dziedzictwo, my go używamy archiwiści często w odniesieniu do naszego dziedzictwa ogólnopolskiego, można tak to rzec, ale termin rozproszone dziedzictwo jak rzadko jaki pasuje również do spuścizny dokumentacyjnej po Łemkach, Łemkowszczyźnie i do historii Łemkowszczyzny. Bo mówimy tutaj nie tylko o rozproszeniu źródeł, to rozproszenie miało swoje głębokie przyczyny i było konsekwencją rozproszenia ludności. Ja dzisiaj jako historyk, chociaż mnie kusi, nie będę zbyt zagłębiać się w historię Łemków i Łemkowszczyzny. To jest temat, który zyskał nowe życie, mogę powiedzieć, po okresie PRL-u, kiedy przez wiele lat po II wojnie światowej w zasadzie był to temat tabu. Po roku 1989 te badania ruszyły i w tej chwili mamy kilka już całkiem niezłych i dosyć kompleksowo omawiających historię tego terenu książek, nowych w stosunku do tego, co powstało w II Rzeczypospolitej. Natomiast, tak jak mówię, moje doświadczenia oparte są na kontakcie z materiałem źródłowym, który w mojej ocenie dalej ma ogromne jeszcze szanse na odkrywanie i jest jeszcze wiele dokumentów i do Łemków, i do terytorium, które zajmują, które zasługują na odczytanie czy na nowo, czy odczytanie nawet po raz pierwszy, a są w niewielkim stopniu znane historykom, którzy tym się zajmują. Tak jak mówiłam, historia Łemków jest pasjonująca, bo o ile od okresu osadnictwa na terenie, który umownie geograficznie określamy Łemkowszczyzną, czyli od okresu średniowiecza, kiedy to osadnictwo się ustabilizowało i kiedy te wsie powstały, przez kilka stuleci można powiedzieć,
No nie działy się nadzwyczajne rzeczy, a przynajmniej nie działo się nic w historii Łemkowskiej. Wtedy jeszcze zresztą Łemkowie nie nazywali się Łemkami, to o tym wiemy. Nie działo się nic, co by skłoniło ich do masowych migracji. Natomiast historia przyspieszyła, jak wiemy, od końca XIX wieku. Zaczęły się migracje najpierw zarobkowe, masowe, to Państwo doskonale wiecie, do Ameryki i Północnej, i Południowej. No, przyspieszyła jeszcze bardziej w okresie dwudziestowiecznym, czyli mowa tutaj o katastrofie, można powiedzieć, w ocenie Łemków, którzy to przeżyli, czyli o wysiedleniu z tego terytorium, które było dla nich domem, ojczyzną przez kilka stuleci. Mowa tu oczywiście o akcji Wisła i o masowym przesiedleniu ponad 120 tysięcy Łemków. To o statystykach też nie będę dzisiaj zbyt dużo rozprawiać. Różnie to jest liczone, no ale na pewno ponad 100 tysięcy Łemków znalazło się poza swoim domem, czyli jak ostatnio pięknie zatytułował swoją najnowszą książkę profesor Robert Magocci, poza tym domem pod osłoną gór się znajdującym. Mam też takie przemyślenie, proszę Państwa, bo pierwszy artykuł o Łemkach opublikowałam w roku 92, więc tak trochę się wczoraj zastanowiłam, myśląc nad moim wystąpieniem, że trochę czasu od tego upłynęło i mam takie przemyślenia przez te ostatnie lecia, obserwując trendy w historiografii, że nadal brakuje nam takiego kompleksowego i dogłębnego opracowania nawet historycznego, właśnie do dziejów tej grupy etnicznej czy tego narodu, bo część Łemków czuje się odrębnym narodem. No i jest to zadanie właśnie dla historyków, archiwistów, ale też dla genealogów. Główne zasoby źródłowe, dzisiaj już dużo było o tym mówione, znajdują się i w Polsce, i w zagranicy. No i tutaj macie Państwo wypisane te główne typy instytucji, można powiedzieć, nie bez kozery, zaczynając od sieci archiwów państwowych w Polsce, która jest mi od wielu lat bliska, ponieważ jestem reprezentantem tej sieci i czuję się również archiwistą, mimo że już coraz mniej praktykującym. Otóż proszę Państwa, prawda jest taka, że jakby na to nie patrzeć, sieć archiwów państwowych jest jednak fundamentem wszelkich badań i historycznych, i genealogicznych. Niezależnie czy mówimy o Łemkach, Łemkowszczyźnie, czy o innych tematach, z dwóch powodów. Po pierwsze, archiwa państwowe gromadzą materiał kompleksowo w zasadzie od średniowiecza do czasów współczesnych na wszystkie możliwe tematy, prawie na wszystkie. Tego Państwu chyba nie trzeba bliżej wyjaśniać i to jest ta jedna siła. Natomiast drugi czynnik, który powinien skłonić Państwa do jak najczęstszego odwiedzania nas w archiwach państwowych, to jest to, że właśnie my jesteśmy dużą ogólnopolską rodziną. Tu macie Państwo mapę naszego kraju. Mamy 33 archiwa państwowe, one mają jeszcze oddziały powiatowe, więc jest to niemal 100 lokalizacji w całej Polsce. I wszędzie są materiały o takiej metryce, w zasadzie chronologia jest podobna w tych większych miastach w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych. I teraz kilka słów bliżej o tych zasobach. Zaczęłam nie od najważniejszych, bo jak upewniłam się na dzisiejszej konferencji, proszę Państwa, słuchając poprzedników, to Centrum Wszechświata jest jednak Przemyśl. Także pani dyrektor Przemyska na pewno jest w tej chwili dumna i się cieszy. No i przy temacie Łemkowskim ja to muszę potwierdzić i jestem też przekonana, że ten Przemyśl jest wyjątkowym miejscem, gdzie znajdują się wyjątkowe źródła do tego zagadnienia. O tym będzie za chwilę, ale zacznę od tak zwanych archiwów centralnych, czyli trzech warszawskich, do których też warto zajrzeć, jeśli chcecie Państwo czy dowiedzieć się czegoś z zakresu genealogii, czy historii, czy demografii, czy kwestii politycznych, gospodarczych i wszelkich innych, związanych również z tematem Łemków i Łemkowszczyzny. Chciałabym jeszcze też zwrócić uwagę Państwa na to, że my w archiwach państwowych śledzimy Państwa użytkowników,
Corocznie robimy opracowania statystyczne, które dają nam do myślenia. I przez ostatnie lata jest taki charakterystyczny trend, który jest, cieszy nas i jest potwierdzeniem zasadności dzisiejszego hasła konferencji, że tworzymy tą historię wspólnie. Mianowicie w ostatnich latach diametralnie zmieniła nam się struktura naszych użytkowników, czyli osób, które przychodzą do archiwów państwowych, i państwo genealodzy, może jeszcze nie wyprzedzacie środowiska naukowego, ale jesteście tego już blisko. Statystyki w skali kraju pokazują, że praktycznie no około połowy naszych badaczy, użytkowników w archiwach, to oczywiście lokalnie może różnie wyglądać, ale statystycznie biorąc to są genealodzy, i to pokazuje, że archiwa no muszą się przystosować, muszą się zmienić i dostosować do tej nowej sytuacji, bo państwo genealodzy jesteście trochę innym typem użytkownika, macie inne potrzeby, oczekiwania, i my to staramy się uwzględniać i mamy nadzieję, że w jakiś sposób na to odpowiadamy. I teraz charakteryzując nieco bliżej te zasoby, które do dzisiejszego tematu mojego wystąpienia w kraju mamy, zaczynamy od jednego z największych, bo prawie 40 km akt mającego, Archiwum Centralnego. Jest to Archiwum Akt Nowych, gromadzi przede wszystkim dokumentację najważniejszych centralnych urzędów, instytucji szczebla ogólnopolskiego w państwie polskim od roku 1918, ale w tych najwyższych urzędach państwowych jest wiele materiałów, w których trzeba się zagłębić do tematów bardziej szczegółowych. Jeśli chodzi o kwestię łemkowską, umownie ujmując, czyli historię Łemków, Łemkowszczyzny w tym okresie najnowszym, czyli XIX, przede wszystkim XX wiek, warto zainteresować się urzędami najwyższych władz w tym państwie, przede wszystkim z okresu II Rzeczypospolitej, czyli ministerstwami, które były realizatorami określonej polityki państwa. Jeśli mówimy o Łemkowszczyźnie, proszę państwa, niestety nie da się uciec od polityki. My historycy oczywiście czytamy źródła i staramy się je obiektywnie interpretować, ale wszyscy wiemy, że historią łemkowską, zwłaszcza w okresie XIX-XX wiek, rządziła duża polityka. I tych informacji trzeba szukać właśnie w tych największych urzędach administracyjnych ówczesnego państwa polskiego. Chciałabym też państwu zwrócić uwagę na to, że w naszych archiwach mamy nie tylko dokumenty pisane, których dzisiaj wiele przykładów oglądaliśmy. Mamy bogate zbiory ikonograficzne, które bardzo media doceniają, telewizja również, która niemal nie wychodzi z naszego Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Jest to archiwum, które gromadzi ponad 10 milionów fotografii, a też wiele innych materiałów ikonograficznych wartych uwagi. W tym jest tam taka grupa dokumentacji, którą można nazwać materiałem ilustracyjnym do Łemkowszczyzny. Dzisiaj już była przywoływana ta wyjątkowa kolekcja, ona w Krakowie jest pewnie szczególnie znana, i mowa tutaj o ilustrowanym kurierze codziennym przedwojennym, który prowadził archiwum ilustracji, i jego pracownicy obfotografowali przed wojną chyba wszystkie zakątki Polski pod różnymi kątami. Efekt jest taki, że w Narodowym Archiwum Cyfrowym w tej chwili możemy znaleźć fotografie w zasadzie do prawie każdego zagadnienia. Tu macie państwo wybrane przykłady właśnie tych postaci z Łemkowszczyzny. To są takie materiały, które powstały w trakcie pracy w terenie tych dziennikarzy, czyli Łemkowie, i w czasie uroczystości, i przy pracy, i ta architektura również jest uwidoczniona na tych zdjęciach, nie tylko cerkwie, ale wsie, więc zachęcam do korzystania również z tego materiału. I tak jak mówiłam, no, Centrum Wszechświata i Badania Historii Łemków jest no, nieodmiennie archiwum państwowe w Przemyślu, w którym zaczęły się zresztą początki mojej kariery, i tak jak mówię, ten artykuł, który dawno temu napisałam, napisałam go jako archiwistka pracująca w tej instytucji. Wtedy jeszcze w tym 92 roku niewiele było materiałów opublikowanych, takich większych historycznych do Łemkowszczyzny.
Ja odkryłam w tym archiwum wyjątkowy zespół pod nazwą Apostolska Administracja Łemkowszczyzny. I to jest o tyle ważne i interesujące z punktu widzenia zagadnienia, które omawiam, że większość tych materiałów, o których mówiłam, tych warszawskich i w innych ośrodkach, których zaraz zobaczymy, to są materiały opowiadające historię Łemków, ale cudzymi oczami, czyli oczami administracji państwowej, urzędów, urzędników, dziennikarzy itd. Apostolska Administracja Łemkowszczyzny jest jednym z niewielu zespołów, gdzie Łemkowie mówią sami o sobie. I to jest materiał, który powstał w wyniku działalności władz tej wyjątkowej jednostki. Ona trwała bardzo krótko, bo powstała w roku 1934, a już po wojnie uległa likwidacji. Natomiast no jest to właśnie ten zbiór dokumentacji, który pokazuje, co Łemkowie sami o sobie i na swój temat zaczęli wtedy mówić. Oczywiście Przemyśl w swoim bogactwie zasobów ma wiele innych materiałów, które do Łemków i Łemkowszczyzny są niezbędne, bo Łemkowie, nazwa, jak piszą badacze, pojawiła się w wieku XIX, ale przecież ten teren i ta ludność ma swoją historię od czasu średniowiecza, jak zaczęłam swoje wystąpienie. I tych materiałów najstarszych można szukać w Przemyślu, w Archiwum Biskupstwa Grecko-Katolickiego. Jest to największe w kraju praktycznie archiwum do Kościoła Wschodniego. A Łemkowszczyzna, proszę Państwa, jak pewnie wiecie, od średniowiecza była w strukturze eparchii przemyskiej Obrządku Wschodniego. Także ta apostolska administracja to jest twór w pozytywnym tego słowa znaczeniu, oczywiście to używam, który pojawił się z określonych przyczyn politycznych w XX wieku dla zahamowania gwałtownego przechodzenia części wsi łemkowskich na prawosławie, ale jest to historia wczesna. Natomiast tych najwcześniejszych informacji należy poszukiwać w przepastnym archiwum biskupstwa. Niestety poniosło ono dotkliwe straty, jak wiele naszych zbiorów kolekcji dokumentacyjnych, w dwóch momentach dziejowych. Pierwszy to XVI wiek, kiedy spaliła się prawosławna cerkiew katedralna w Przemyślu. I drugi moment to jest... Przepraszam, bo zapędziłam się za daleko. I drugi moment strat w zasobie biskupstwa to jest połowa XVII stulecia, czyli to, o czym dzisiaj w jakimś referacie był wątek, wojny religijne między unitami a prawosławnymi w eparchii przemyskiej, ponieważ eparchia przemyska z opóźnieniem prawie stuletnim przystępowała do Unii Kościelnej z Rzymem i to skutkowało zniszczeniami również w dokumentacji. Ale wiele rzeczy ocalało i tych najstarszych informacji na temat Łemkowszczyzny i ludności tego obszaru należy poszukiwać w materiałach przemyskich proweniencji kościelnej wschodniej. O archiwum tutejszym nie będę zbyt dużo mówić, ale oczywiście stąd, z Krakowa, jak Państwo wiecie, wywodzą się znani badacze, pasjonaci Łemkowszczyzny, więc trudno, żeby materiałów na ten temat zabrakło w Archiwum Narodowym. Tu znowu akta proweniencji państwowej mają znaczenie, Urząd Wojewódzki Krakowski, sprawozdania sytuacyjne z sytuacji politycznej w regionie, które się znajdują, no i starostwa powiatowe w Grybowie, w Nowym Sączu, bo jest to już ten teren, który zahacza o to terytorium geograficzne Łemkowszczyzny, a również ciekawe rzeczy można znaleźć w kolekcjach, zbiorach prywatnych. Chciałabym też Państwu zwrócić uwagę, że wprawdzie Łemkowszczyzna to jest teren Beskidu Niskiego i południe Polski, ale to nie znaczy, że archiwa pasem północno-zachodnim Polski nie mają do tematu nic interesującego. Tak jak mówiłam, Łemkowie właśnie tam zostali przesiedleni w roku 1947. Tam się musieli na nowo integrować i tam znaleźli się w zupełnie obcym otoczeniu. I o tych wszystkich problemach można wyczytać w dokumentacji państwowej, która znajduje się w archiwach w tamtym rejonie Polski.
Archiwa lwowskie oczywiście bezsprzecznie są uzupełnieniem tego, co mamy w Polsce, chociażby dlatego, że część Łemków została przesiedlona na Ukrainę po II wojnie światowej. I zwracam Państwa uwagę, że czasem nie trzeba podróżować jak przysłowiowy bajkowy koziołek matołek dookoła świata, żeby dojść do Pacanowa, czyli do celu, ponieważ archiwa ukraińskie, zwłaszcza teraz w warunkach wojny, gwałtownie przyspieszyły skanowanie. I bardzo Państwa zachęcam na stronę, tu jest pokazany adres i to jest strona główna Zarządu Archiwów Ukrainy w Kijowie, gdzie znajdują się setki tysięcy dokumentów wiodących do różnych archiwów ukraińskich, w tym tych, które interesują nas, gdzie pojawiają się niemal każdego tygodnia, a na pewno miesiąca nowe skany z wielu zespołów. I z wielu zespołów, które również mogą pomóc w badaniach nad Łemkami i Łemkowszczyzną, te strony mogą być pomocne. Także to macie Państwo dostępne z domu, bez przedzierania się i bez używania tej autostrady, która była pięknie, prawda, w kierunku na Lwów pokazywana. Z tego warto korzystać. Warto też, proszę Państwa, pamiętać, że my, myśląc o Łemkowszczyźnie, o Łemkach, myślimy tak naprawdę o tej polskiej części gór, a przecież druga część tego regionu jest po drugiej stronie, czyli na Słowacji. I tam również są instytucje i archiwalne, i różne inne instytucje pamięci, które dopełniają obrazu, a czasem bez przeczytania dokumentów, chociażby w archiwach słowackich, pewnych rzeczy o historii Łemków po naszej stronie Karpat nie można zrozumieć. To pokazuje między innymi praca Paula Magociego, o której mówiłam. Ta ostatnia, można oczywiście dyskutować z panem profesorem na temat zasadności jego koncepcji historycznych, natomiast warto zwrócić uwagę na podbudowę źródłową. Już zmierzam do końca. Tutaj są tylko wybrane przykłady instytucji, tematów, które można znaleźć w archiwach słowackich, ale jeszcze na jeden kierunek światowy chciałam Państwa zwrócić uwagę, bo tak jak dzisiaj już mówiliśmy, badacz czy genealog od Łemków, Łemkowszczyzny musi mieć zacięcie podróżnicze, proszę Państwa, i musi lubić jeździć po świecie, bo niestety to rozproszone dziedzictwo, od czego zaczęłam, znajduje się również w dużej ilości za wielką wodą. I tu zwracam uwagę, że instytucje amerykańskie są bardzo warte uwagi. Wiele z nich, wiele rzeczy publikuje w internecie. Jest też dużo literatury, która ukazuje się w Ameryce. Dwie instytucje są tutaj warte uwagi z tych emigracyjnych łemkowskich. Karpatorusińskie Centrum Badawcze, które działa aktywnie do tej pory w Pittsburgu. Wydaje dwumiesięcznik, gromadzi różne rzeczy. Ma nawet, proszę zobaczyć, specjalny dział z myślą o Państwu genealogach, więc warto tam zajrzeć. Tak, ma różne, prawda, dowcipne informacje, tutaj już nie mamy czasu, nie będę tłumaczyć, co trzeba zrobić, żeby być tym Rusinem, prawda, w Stanach. Tu jest taki dekalog, to Państwo później może w tekście pisanym sobie przeczytają. Natomiast, tak jak mówię, jest tam też kilku dobrych historyków, są duże zbiory różnego rodzaju i tego nie należy pomijać w badaniach, które prowadzimy tutaj w kraju. Oczywiście Kanada jest tym krajem, który ma szczególnie liczną emigrację ukraińską przede wszystkim i silne ośrodki emigracyjne ukraińskie, ale Łemkowie też się tam przebijają i Związek Łemków w Kanadzie działa od przed wojny, od 1929 roku i również efektem jego działań jest duża część zbiorów dokumentacyjnych, a też publikacji. Tak, tu jak Państwo widzą, Michajło Werbyćki z Przemyśla znowu, tak, czyli z tego Centrum Wszechświata pochodzący, jest zaliczany przez Związek Łemków do ich, prawda, nacji, narodowości,
Są tam różne interesujące informacje już na tych stronach, na których jest to publikowane. Także tyle w telegraficznym skrócie, bo tutaj już byłam dyscyplinowana. Także wnioski są takie, proszę Państwa, że nie trzeba bać się jeździć po świecie, zgłębiać rozproszonego dziedzictwa dotyczącego Łemków i Łemkowszczyzny, a przede wszystkim czekamy nadal z wytęsknieniem na kompleksową i monografię historyczną, a też inne badania, które dotyczą tej wyjątkowej grupy etnicznej czy narodu, bo tak jak mówię, sami Łemkowie, część Łemków mówi o sobie, że jest oddzielnym narodem i ja im wierzę, że oni tak się czują. Natomiast historycy debatują, czy jest Czwarta Ruś, czy jej nie ma i czy ona powstanie kiedykolwiek, czy nie. Natomiast źródła zawsze, proszę Państwa, warto czytać, bo bez tego, bez tych fundamentalnych badań archiwalnych żadne badania niestety nie przynoszą konkretnych rezultatów. Bardzo Państwu dziękuję. Jeśli są pytania, to oczywiście będę gotowa do odpowiedzi. Ogromnie dziękuję za to fascynujące wystąpienie i myślę bardzo pozytywne, bo mamy tyle tych źródeł i tyle archiwów, z których można korzystać w temacie łemkowskim. Teraz chciałabym zaprosić pana Wojciecha Muleta, pracownika Muzeum Ochotnicy, współautora książki Ochotnica i Tylmanowa Miejsca Pamięci, który zajmuje się osadnictwem wołoskim na tym terenie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Dziękuję bardzo Państwu za zaproszenie mnie na tę konferencję. Mam nadzieję, że to, co powiem o Ochotnicy, będzie dla Państwa interesujące. O, jest już moja prezentacja. Tak, my właściwie nie jesteśmy pracownikami Muzeum w Ochotnicy, tylko jesteśmy jego właścicielami. Jest to nasza rodzinna pasja. Prowadzimy muzeum w wyjątkowo pięknej wsi Ochotnica. Jest to wieś nie tylko malownicza, ale również stara, ponieważ założyli ją w XV wieku wołoscy pasterze. Ślady tych pasterskich migracji z XV wieku są w tradycji ochotnickiej widoczne do dzisiaj. One wyzierają spod tej naszej polskiej rodzimej tradycji w wielu miejscach, czasami zupełnie nieoczekiwanych, tylko trzeba potrafić je dostrzec. I chciałem dzisiaj Państwu pokazać te ślady do dzisiaj widoczne w tradycji ochotnickiej, które są w Ochotnicy wciąż zachowane, wciąż czytelne, a chciałem skupić się na kwestiach nazewniczych, a konkretnie opowiedzieć Państwu o nazwach ludzi, miejsc, ale także zwierząt. Ale zacznijmy od podmiotu. Proszę Państwa, wędrówki wołoskich pasterzy są jednym z najbardziej interesujących fenomenów kolonizacji Karpat. Ludzie, którzy docierali na tereny Królestwa Polskiego, pochodzili najczęściej z terenów Siedmiogrodu, Maramoreszu, Mołdawii. To są właściwie tereny, które dzisiaj leżą na terenie, które dzisiaj należą do Rumunii. I oni zajmowali się pasterstwem górskim. Podstawą ich utrzymania były stada owiec i kóz. I z charakterystycznym corocznym przepędem ich pomiędzy miejscami stałego osadnictwa a górskimi pastwiskami. Potrzebuje się napić. Z jakich przyczyn, prawdopodobnie na skutek niepokoju w ich ojczyźnie oraz wzrostu populacji stad, Włosi rozpoczęli karpackie migracje. I na teren Królestwa Polskiego pasterze dotarli pod koniec XIV wieku na tereny Rusi Czerwonej, później stamtąd do Małopolski, a w końcu w XV-XVI wieku ostatecznie trafili na teren Beskidu Cieszyńskiego, Żywieckiego oraz na Morawy. Natomiast nie był to eksodus. Pasterze szli falami, raczej przez te Karpaty przenikały grupy osadników większe, mniejsze. Najczęściej były to grupy rodowe i one po drodze się mieszały z napotkaną ludnością, w większości ruską, ale też częściowo polską, dając tym samym początek grupom górali, czy to ruskich jak Huculi, Łemkowie, o których pani profesor przed momentem tak ciekawie opowiadała, Bojkowie, ale też nasi polscy górale.
No, byli Wołosi żywiołem niesfornym, żywiołem zadziornym, wojowniczym i pierwsze, właściwie najwcześniejsze wzmianki ich obecności dotyczą gwałtów, których się dopełniali. Oni kradli konie, kradli kozy, demolowali ludziom pola, więc wielka własność, zarówno prywatna biskupia, jak i królewska, dążyła do tego, żeby tych Wołochów jakoś okiełznać i najchętniej osadzić na miejscu. Były ku temu też ważne przesłanki ekonomiczne, ponieważ Wołosi posiadali umiejętność zagospodarowania terenów górskich. Karpaty były pokryte puszczą. Właściwie jedynie część bardziej żyznych dolin rzecznych w Karpatach, tych polskich, nadawała się do działalności rolniczej, reszta była pusta. Dzięki pasterzom wołoskim można było je zagospodarować oraz uzyskać z nich dochód. Oprócz tego były kwestie militarne. Wojowniczy i bitni Wołosi stanowi dosyć istotne wzmocnienie dosyć wówczas niespokojnego pogranicza polsko-węgierskiego, dlatego też właściwie w większości nadań osad na prawie wołoskim pojawiają się obowiązki militarne albo takie, które byśmy nazwali policyjno, powiedzmy, porządkowymi. Na ten temat, proszę Państwa, dyskusja w nauce trwa od ponad 100 lat. Pojawiają się różne skrajne opinie. Na potrzeby naszego, mojego wystąpienia i naszej opowieści wystarczy rzec, że przyjmuje się, że najwcześniejsze fale migracji wołoskiej, które dotarły na tereny Królestwa Polskiego, były raczej etnicznie bardziej romańskie. Czyli termin Wołoch miał znaczenie etniczne. Oni się dopiero później stapiali z zastaną ludnością ruską, natomiast była to pewna dyfuzja. Oni się asymilowali, natomiast zostawiali i przekazywali zastanej ludności wiedzy i umiejętności pasterskie. Przepraszam. No dobrze. Teraz oddajmy głos źródłom i zobaczmy, co o ludziach, którzy osiedlili się w Wołotnicy na początku XV wieku, mówią nam dokumenty archiwalne. Podstawowym dokumentem jest akt lokacyjny. Dowiadujemy się z niego, że król nadaje swoje Wołotnicy Dawidowi Wałachowi. Pamiętamy, jest to raczej termin etniczny, czyli Dawid był faktycznie etnicznym Wołochem. Mieszkańcy mają obowiązek uciszczania dani baraniej, a ci, którzy nie mają stad, płacą odpowiedni czynsz w pieniądzu. Oprócz tego są powinności wojskowe. Są to, proszę Państwa, typowe elementy obrządku obyczaju wołoskiego. Większość wsi lokowanych na prawie wołoskim posiadała tego typu zapisy, czyli dań barania oraz powinności wojskowo-policyjne. Zobaczmy, co mówią nam kolejne źródła. Długosz Vibe Beneficiorum wyraźnie pokazuje, że ochotnica uiszczała dań baranią, a więc typową dla wsi wołoskich. Księga uposażeń biskupich nazywa ochotnicę wsią wołoską. W 1563 roku ochotnica płaci podatek od 1500 owiec wołoskich, natomiast dwa lata później rejestr poborowy wykazuje tam istnienie dworzyszcz ruskich. Chwilę później pojawiają się dworzyszcza już wołoskie. Natomiast w ciekawym dokumencie z końca XVI wieku sołtys ochotnicki Walenty zwraca się z prośbą o to, aby przenieść ochotnicę ze właściwego dla niej prawa, które tutaj jest określone jako etnatino rutenico, czyli właściwe dla narodowości ruskiej, na prawo, na którym kmiecie w sąsiednich wsiach polskich siedzą. Mimo to w kolejnych dokumentach ochotnica nadal nazywana jest wsią wołoską. Tutaj w wizytacji biskupiej jest mowa o kmieciach wołaskich w ochotnicy. Dalej pojawiają nam się dworzyszcza wołaskie w rejestrach poborowych. A lustracje z połowy XVII wieku wprost wymieniają, że ochotnica płaci wyłącznie dań baranią, charakterystyczną dla wsi wołoskich, a 100 lat później ta dań została zamieniona już na ekwiwalent wyrażany w pieniądzu, w połączeniu z jeszcze innymi dodatkowymi opłatami, w tym również takimi, które świadczą o istnieniu intensywnego pasterstwa w tejże wsi. Obyczaj wołoski w ochotnicy utrzymywał się właściwie
dużo dłużej niż dokumenty nam pokazują, ponieważ jeszcze w latach 60. XIX wieku na fali konfliktu pomiędzy chłopami ochotnickimi a dworem o prawo do wypasu w lasach dworskich, bądź też o prawo do korzystania z polan, chłopi powołują się na swoje dawne prawa, tutaj akurat na prawo wypasu owiec w lasach dworskich po uiszczeniu opłaty od 100 owiec. To są ewidentne, proszę Państwa, ślady tamtego jeszcze powołowskiego porządku. No dobrze, źródła pokazują nam, że żywioł, który osiedlił się w ochotnicy, był żywiołem mieszanym. On się zapewne składał z pewnej romańskiej elity oraz towarzyszących im pasterzom, którzy byli już bardziej Rusinami. Natomiast oni się dosyć szybko spolonizowali, ale przekazali obyczaj i zwyczaje pasterskie mieszkańcom wsi kolejnym pokoleniom. Teraz poszukajmy może śladów tych ludzi rusko-wołoskich mieszkańców wsi w dzisiejszej ochotnicy. Zacznijmy od ludzi. Tutaj wynotowałem Państwu nazwiska mieszkańców ochotnicy z ksiąg metrykalnych z pierwszych 5 lat. Ochotnica jest wsią bardzo ludną, więc każdego roku rodziło się tych dzieci kilkadziesiąt. No i zobaczmy, czy tutaj mamy jakieś ślady rusko-wołoskie. Natomiast trzeba dodać, że z punktu widzenia badań zarówno genealogicznych, jak i historycznych, tego typu księgi metrykalne mają bardzo istotną zaletę. A mianowicie one nie zawsze były prowadzone, powiedzielibyśmy dzisiaj, odpowiednią urzędniczą starannością. Tam na takich dosyć prowincjonalnych wsiach ci proboszczowie, plebani, którzy te księgi sporządzali, oni wpisywali osoby, które się rodziły czy brały ślub, jak im tam bardziej pasowało. Ale dzięki temu udało się ocalić bardzo wiele przydomków. Ponieważ trzeba pamiętać, że w takich wsiach karpackich jak Ochotnica ludzie do dzisiaj nie posługują się imieniem i nazwiskiem rodowym, ale przydomkami. I w tym zestawieniu możemy zobaczyć zarówno nazwiska rodowe, pochodzenia oczywiście wołoskiego, jak na przykład mamy Homa, czyli Tomasz Rusiński, jest Iwanek, jest Fiedor, ale jest również Draga, od rumuńskiego imienia Dragosz. Jest też Barnaś, ale są też ewidentne nazwiska, które pochodzą od przezwisk. Na przykład jest Pitulak. Piciu to po rumuńsku człowiek mały, więc pewnie osoba była dosyć niekiego wzrostu, stąd przydomek. Jest też Ciubak, w którym wyraźnie wybrzmiewa rumuński cioban, czyli pasterz. Natomiast oprócz tego, ja to nie będę ich wszystkich omawiał, bo nie mamy na to czasu, natomiast oprócz tego są też nazwiska, które ewidentnie, być może Państwo zauważyli, brzmią po polsku. To nie jest przypadek. Otóż ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w badaniach, czy to historycznych, czy to genealogicznych, bardzo ważny jest kontekst. I na przykład weźmy takiego Żabińskiego. W tej rodzinie zachowała się pamięć o tym, że dawno temu ich przodek na zaproszenie sołtysa ochotnickiego, z którym byli jakąś rodziną, przyjechał do Ochotnicy z jakichś, jak to mówią, gór daleko na wschodzie, dzisiaj na Ukrainie. No i faktycznie jest na Husleszczyźnie wieś Żabie, która jest wsią wołoską, a w rejestrach ochotnickich, na przykład w tym dokumencie, w rejestrze z wójtostwa ochotnickiego z połowy XVIII wieku, Żabiński jest osadzony na gruncie sołtysim. Więc mówię o tym dlatego, że czasami zrozumienie kontekstu historycznego dla danych nazwisk może być niezwykle pomocne w badaniach, czy to genealogicznych, czy to historycznych, bo one rzuca dodatkowe światło i potrafi rozjaśnić pewne niejasności, które się niewątpliwie w pracy badacza pojawiają, bowiem im bardziej schodzimy w głąb czasów, tym ten obraz wyłaniający się ze źródeł jest bardziej zamazany, jest trudniej uchwytny. Proszę Państwa, w Ochotnicy jedna osoba potrafi w księgach metrykalnych mieć 4 nazwiska. Jedno rodowe, a inne są przydomki rodziców, może jego własny i tak dalej. A co zrobić, gdy nie mamy ksiąg metrykalnych? Tutaj warto sięgnąć do nazw nadziałów gruntowych. One stanowią, potrafią dać pewien w miarę spójny obraz, pozwalający wysnuwać pewne wnioski o pierwszych mieszkańcach wsi. Nadziały gruntowe pochodzą najczęściej od nazwisk pierwszych osadników. W przypadku ochotnicy jest tutaj pewien problem, który polega na tym, że owe dworzyszcza wołoskie, które Państwu pokazywałem na wcześniejszych slajdach, one były w połowie XVII wieku rozmierzone na łany.
Po prostu zmienił się sposób organizacji wsi i z 7 czy tam 8 dworzysz i kilku zarębków zrobiły się 44 role ponad. 17 z tych 44 ról zaznaczyłem Państwu na mapie i widać wyraźnie, że te nazwy pochodzenia wołoskiego, one koncentrują się w dolnej części wsi, w tej starszej, w tej, w której faktycznie osiedlili się na początku pasterze. Co więcej, jest niezwykle ciekawe, że nadal w tych poszczególnych nadziałach gruntowych mieszkają osoby o tych nazwiskach. U Chrobaka mieszkają dalej Chrobaki, u Ligasa mieszkają Ligasy, a w dawnej roli Chryczykowskiej dominuje nazwisko Chryczyk. Przezwiska, proszę Państwa. Oto jak jeszcze dzisiaj dawne, starsze pokolenie określa poszczególne typy ludzi. Są te przezwiska najczęściej negatywne, ale część z nich funkcjonuje właściwie do dzisiaj. No, każde ochotnickie dziecko wie, że jak matka mu powie ty karpo, to ma przestać gromaścić przy jedzeniu. Słowo sułtak, czyli mato. No, cała ochotnica używa określenia matą, ale na jednym z moich wywiadów starszy człowiek powiedział mi, że mówiąc o, akurat zeszło na tematy polityczne i mówił, że panie, to są takie sułtaki, jak to się dzisiaj mówi matoły. A więc zachowało się dokładne znaczenie, natomiast zmienił się tylko kontekst, zmieniła się tylko nazwa. Jest to dosyć typowe dla wsi tego typu, w których następuje wymiana etniczna ludzi i słowa, które dawniej były zrozumiałe dla poprzednich mieszkańców, one przestają być zrozumiałe dla kolejnych generacji i są zastępowane słowem pochodzącym z języka bardziej zrozumiałego, ale zachowującego dokładnie to samo znaczenie. Właściwie wszystkie te określenia ja jeszcze w ochotnicy słyszałem od starszych ludzi. Także jest to historia wciąż żywa. To jest kapliczka. Kapliczka jest współczesna. Ona może nie ma zbyt dużych walorów estetycznych. Natomiast ona stoi w miejscu, w którym stała kapliczka 100 lat temu, XIX-wieczna. A tamta stoi w miejscu, gdzie stała jeszcze poprzednia i tak dalej. A wszystkie stoją na miejscu, gdzie zgodnie z lokalną tradycją miała się znajdować stara wołoska cerkiew. I jest niezwykle ciekawe, że w większości osiedli dookoła tego miejsca, które Państwu przed chwilą pokazałem na mapie, starsi ludzie nadal pamiętają legendę, że dawno, dawno temu w Ołotnicy miał się znajdować, jak to mówią, ruski kościół. No ale legenda mówi, że przyszła powódź, kościół został wzięty przez wodę i trzeba było postawić katolicki. Było to, proszę Państwa, ponad 500 lat temu. Jest to jeden z ochotnickich fenomenów, że tak wiele dawnych wydarzeń jest do dzisiaj pamiętanych. Tutaj jestem już dyscyplinowany, a jestem dosyć czasowo, mam jeszcze dużo do powiedzenia, więc będę niektóre slajdy przelatywał. Mówiłem o cerkwi. Te ślady wołoskiego obrządku ruskiego są w ochotnicy nadal bardzo wyraźne. Do dzisiaj jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, że dawniej zmarłych okrywano całunem. W tej kapliczce na Starym Jaworze wisiała dawniej ikona świętego Onufrego. To nie jest popularny święty w katolickiej tradycji, ale w łemkowskiej już jak najbardziej. Zwierzęta, proszę Państwa. To jest mój kolega Jarek Buczek. Jarek jest bacą i kontynuuje właściwie pasterskie, wołoskie tradycje w Ołotnicy. Zobaczmy, jak Jarek Buczek nazywa swoje typy owiec. Kurnyta. To jest owca rogata. Baksiasto, owca z czarną kropką dookoła oka. Siuto, to jest owca bezrożna. Murcato, owca z czarnymi plamami na pyszczku. Machula, owca z czarną głową. Kworbula, owca na czarno umaszczona. Te wszystkie nazwy, proszę Państwa, są nazwami wołoskimi. One pochodzą z języka rumuńskiego. A to są medy. Sam słyszałem, jak stary gazda zapytał się sąsiada, kielos te mocie tych medów, czyli po głowie, żywina. To są wszystko, proszę Państwa, zachowane w tradycji ślady kolonizacji wołoskiej. Każdy baca musi mieć psy pasterskie. To jest Dunaj i Dolina, psy mojego kolegi Jarka Buczka. Oraz Bućko, tutaj na zdjęciu z moją córką. A od czego pochodzą nazwy tych psów? One również mają wszystkie, najprawdopodobniej korzenie rumuńskie. Nie tylko te nazwy psów występują w Ołotnicy. Jest jeszcze Łabaj, Bela, Kartuś i wiele innych. Rumuńskie są również zawołania na owce,
na inne określenia ich typów oraz rodzajów, a także określenia innych zwierząt. Do dzisiaj, proszę Państwa, na konie w ochotnicy mówi się w ten sposób. Również kozy mają romańskie, powołoskie nazwy. Na czele z capem, który tutaj jest na zdjęciu. Również krowy. Wszystkie te nazwy, proszę Państwa, które tutaj są pokazane, udało mi się potwierdzić z starszego pokolenia w trakcie badań terenowych. Mówiłem, że Włosi byli ludem pasterskim. No więc zobaczmy sobie, czy w terminologii pasterskiej są również ślady wołoskie. Okazuje się, że tak. Właściwie cała terminologia pasterska, nie tylko w Ochotnicy, ale w Karpatach, pochodzi z języka romańskiego. Począwszy od budynków, koleba, kłosor, czyli zagroda dla owiec, strunga, miejsce do dojenia, jak i po wyroby, które możemy, przedmioty i wyroby, które możemy kupić na bacówce. Rzętyca, bryndza, bunc, czyli ser klagany, redykołka. I jeden tylko oscypek jest wyjątkiem, bo on paradoksalnie zrobił największą karierę, a jego nazwa jest czysto polska, bo pochodzi od góralskiego określenia gwarowego foremki, która jest dwudzielna, jak widać, i jest łoscypano, więc jest ser, nazywa się łoscypkiem. No dobrze, ślady wołoskie są również widoczne w wierzeniach ludowych. Do dzisiaj starsi ludzie w Ochotnicy wierzą w uroki. Do dzisiaj zapamiętano całe kompleksy i zestawy zabiegów magicznych, które miały chronić owce i krowy przed utratą mleka. Są opowieści o czarach bacowskich, o pojedynkach na czary między bacami ochotnickimi, a na przykład słynnym bacą Bulandą, znanym zresztą z Gorców, być może Państwo o nim słyszeli. Mam już bardzo mało czasu, więc ten temat nazw miejscowych będę musiał potraktować dosyć szybko. Natomiast tak, w nazwach miejscowych zachowało się również bardzo wiele nazw pochodzenia wołoskiego. Od wielu lat zajmuję się zbieraniem nazw ochotnicy. Powstają z tego typu mapy szczegółowe. Celem jest właściwie opisać każdy toponim w ochotnicy. Jest tego dosyć dużo, 110 km kwadratowych powierzchni wsi. Robota jest zaawansowana na razie na 60%, natomiast jest to na tyle dużo, że można już na tej podstawie wysnuć pewne wnioski o charakterze ogólnym. Oto one. Część nazw wołoskich zachowała się w oryginalnym brzmieniu w przypadku wszystkich wypasowych hal w ochotnicy. Część stała się apelatywami. Właściwie do dzisiaj wszyscy ludzie używają takiego słowa jak grapa na stromiznę albo groń na bliżej nieokreślone wzgórze. Natomiast z oryginalnych pierwotnych nazw pól i polań zachowała się tylko część. Ja je będę chciał Państwu pokrótce jeszcze omówić. Tutaj są hale. Nie mam czasu, więc nie będę się nad nimi głębiej rozwodził. Dość rzec, że one właściwie w większości posiadają nazwy, które są karpatyzmami. Przysłopy, przechyby, magury, magórki, kiczory pojawiają się właściwie w całych Karpatach. Apelatywy wołoskie. Gdybym miał zaznaczyć na tej mapce wszystkie miejsca, które nazywają się groń, gronik albo koszary czy kosorki, po prostu kropki przykryłyby mapę. Natomiast pokazałem cyrchle i certezę, ponieważ one stały się synonimami polan. One się układają linearnie na tej mapie, ponieważ tego typu cyrchle zakładano, czyli polany, w górnych częściach nadziałów gruntowych. No i zostajemy przy nazwach pól i polan ewidentnie pochodzenia romańskiego. Nie będę też ich wszystkich omawiał, natomiast chcę Państwu przybliżyć trzy z nich. Jedną kulturową, jedną topograficzną i jedną nazwę dzierżawczą. Carzyna, to jest chyba moja ulubiona nazwa. Carzyna, proszę Państwa, jest nazwą, która wprost wzięta jest z języka rumuńskiego i oznacza pole orne. Carzynami na całej Hutluszczyźnie nazywa się łączki i pola, a tutaj widzimy Carzynę uchwyconą na austriackiej mapie jeszcze z początków XIX wieku w dawnej części sołtysiego nadziału. To jest ten teren. Jak się okazuje, do dzisiaj mieszkańcy tych zaznaczonych w kwadracie pól w większości nazywają je Carzyna. Nazwa jest nazwą pierwotną. Jest jeden z przywilejów lokacyjnych dla wsi na Łemkowszczyźnie bodajże, tak, na Łemkowszczyźnie, w której jest stwierdzone wprost, że sołtys dostaje w XVI wieku dwa łany alias Carzyna. Bisagi. Bisagami tak naprawdę nazywa się rodzaj podwójnych sakw przerzucanych przez ramię albo przez grzbiet zwierzęcia. Ale bisagi to również pole w ochotnicy. Ona wygląda dzisiaj tak.
Nie trzeba zbyt wiele wyobraźni, żeby dostrzec w tym polu kształt grzbietu zwierzęcia z przerzuconymi dwoma sakwami po obydwu jego stronach. To jest też nazwa pierwotna romańskiego pochodzenia, do dzisiaj w ochotnicy funkcjonująca. Aż wreszcie fiedorówka. I tutaj chciałem się nieco dłużej na nią zatrzymać, jeżeli państwo prowadzący mi jeszcze pozwolą. Już nie. Dobrze, więc w takim razie, kończąc moje wystąpienie, chciałem powiedzieć, że oprócz tego, że mamy we wsi ślady w nazewnictwie szeroko rozumianym wołoskie, śladem kolonizacji włoskiej jest też krajobraz. Krajobraz ochotnicki do dzisiaj zresztą zachowany jest odciśnięciem, proszę państwa, w przestrzeni wielowiekowej pracy wielu ludzi. I mówię o tym dlatego, że ten krajobraz dzisiaj jest zagrożony. Tego typu widoki należą już do rzadkości. I zwracam na to uwagę, ponieważ tak naprawdę hala pasterska jest jednym z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego pasterskiego i jako takiej powinna jej się należeć ochrona, taka sama, jaka należy się układowi urbanistycznemu średniowiecznego miasta. Dziękuję bardzo za moje wystąpienie. Dziękuję za państwa uwagę. Pięknie dziękujemy za to niezwykle malownicze wystąpienie. Ja dzisiaj jestem tutaj trochę w roli karpy i muszę czasu pilnować, ale myślę, że dużo więcej będzie w publikacji, na którą z niecierpliwością będziemy czekać. A teraz chciałabym zaprosić do nas zespół badawczy pana profesora, doktora habilitowanego Marcina Solarza, przepraszam, geografa i politologa, kierownika Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Razem z nim mamy pana doktora Piotra Kołpaka i panią doktor Martę Raczyńską-Kruk. Bardzo serdecznie zapraszam. Dobrze, proszę państwa, nawet dobrze się złożyło, że przed chwilą rozmawialiśmy, prawda, o Wołochach, bo teraz wypada nam zejść z gór. No, z gór się dłużej schodzi, no to dłużej schodziliśmy, ale teraz schodzimy na teren, gdzie jednak dominuje gospodarka rolnicza, do Pogórza. No i tutaj chcieliśmy państwu opowiedzieć w kilku słowach o upinach. To znaczy, jak ja na tym się tak dłużej zastanawiam, to wydaje mi się, że jesteśmy u progu tego, żeby wkrótce zgłosić do ministerstwa wniosek o nową dyscyplinę, alpinistykę, alpinologię, bo to strasznie dużo czasu nam zabiera. Natomiast w gruncie rzeczy to, co dzisiaj państwu powiemy, to jest tylko część takiego większego projektu, który realizujemy, o którym część z państwa być może słyszała. To jest projekt realizowany w ramach Funduszy Narodowego Centrum Nauki poświęcony Głuchoniemcom. No i w ramach właśnie tych studiów nad Głuchoniemcami, jako takie studium przypadku, takim studium przypadku jest ta wieś Opiny. To jest stosunkowo niewielka wspólnota. W lutym tego roku, dokładnie rzecz ujmując, według rejestru PESEL 2261 osób. To jest ta społeczność i ich przodkowie, którzy są przedmiotem naszych badań. Natomiast tylko tak w dwóch słowach o tych Głuchoniemcach, żeby tak zarysować kontekst. Co to jest za społeczność, jaki jest kontekst tych badań nad Opinami? Samo to pojęcie oznacza polską, i tutaj podkreślę, że polską grupę kulturową, która powstała ze zmieszania dwóch etnosów, etnosu niemieckiego i polskiego. To nie jest tak, że Głuchoniemcy to Niemcy, Głuchoniemcy to jest grupa polska powstała ze zmieszania tych dwóch etnosów i to trzeba podkreślić. Geneza jest taka, że ta społeczność, tu państwo za chwilę macie za mną mapę i możecie się przyglądać, gdzie oni mieszkają, za chwilę dwa słowa o tej mapie, ale ta społeczność i geneza wiąże się z tym, że w połowie XIV wieku Ruś Czerwona zostaje przyłączona do Polski. W związku z tym ta pustka osadnicza ciągnąca się z grubsza po dwóch stronach Wisłoki musiała być zaludniona, zagospodarowana i kogoś tam trzeba było sprowadzić. Samo pojęcie odnoszące się do tej grupy kulturowej, my mamy najstarsze takie wzmianki pochodzące z XVII wieku, nic wcześniej nam się nie udało znaleźć. Ono jest, to pojęcie jest dosyć żywo obecne, wykorzystywane w wieku XVIII, XIX, Chmielowski, Ignacy Krasiński, Wincenty Pol, Franciszek Siarczyński, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, natomiast podręczniki również do szkół, natomiast koniec dla tego pojęcia przychodzi w okresie Polski międzywojennej, kiedy to
pojęcia, również ta cała grupa kulturowa zostaje wyrzucona z dyskursu. Ona po prostu jako taka odrębność pod tą nazwą ginie na ołtarzu konfliktu polsko-niemieckiego. No i wreszcie geografia, tak żeby się nie rozwodząc. Tutaj Państwo możecie pokazać, popatrzeć sobie na tą mapę, która mniej więcej pokazuje granice tego obszaru głucho-niemieckiego, mniej więcej dlatego, że nikt nigdy dokładnie nie zdefiniował. Ta mapa jest dosyć ciekawa z tego względu, że to jest taka mapa dynamiczna. To znaczy w miarę, gdy uzyskujemy kolejne jakieś źródło, które nam coś mówi o geografii, tu jest nanoszona kolejna warstwa. W związku z tym zmienia się gradient poszczególnych obszarów. I tutaj Państwo właśnie możecie zobaczyć, które te obszary są najczęściej, które najrzadziej są wymieniane w kontekście tej grupy głucho-niemieckiej. Ona generalnie też, można powiedzieć, rozpada się na trzy wyspy. Taką wyspę koło Łańcuta, koło Krosna i koło Biecza. I taką wsią bardzo reprezentatywną dla tej grupy zachodniej z okolic Biecza są Ołpiny. I tym Ołpinom no, nie tylko poświęcimy to nasze wystąpienie, ale również no, to nasze wystąpienie jest związane z książką, którą przygotowujemy, która będzie złożona z dwóch części. Ta druga część to będzie część taka najważniejsza, źródłowa, o której za chwilę Piotr powie więcej. Natomiast ta pierwsza część będzie taką próbą z różnych stron interpretacji tego fenomenu wioskowego. No i oczywiście Państwo macie tu widok na Ołpiny, żebyście mogli zobaczyć. Że ja się tylko zorientuję, jak to. Dobrze, bardzo się cieszę za przedstawienie nas tutaj, a przede wszystkim bardzo się cieszę, że możemy źródło, o którym dzisiaj będziemy mówić, zaprezentować właśnie w tym miejscu, to znaczy w Archiwum Narodowym w Krakowie, i to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jednostka archiwalna, którą się zajmujemy i o której za chwilkę troszkę więcej opowiem, znajduje się właśnie tutaj w zasobie Archiwum Narodowego. I z tego wynika moja druga radość, którą jednocześnie chciałbym złożyć hołd pracownikom, przede wszystkim czytelni Archiwum Narodowego, dzięki których pomocy tutaj udaje się bardzo, bardzo wnikliwe wejście w to zagadnienie. A więc tak jak wspomniał już mój przedmówca, książka, którą przygotowujemy, jest podzielona na dwie części. Druga, czyli ta część, jak powiedziano już, ważniejsza, to jest edycja źródłowa. Ona już została spisana. Obejmuje mniej więcej 12 arkuszy wydawniczych. Została już też skolacjonowana przez profesora Marcina Starzyńskiego, więc pracę uważamy tutaj w tej mierze za zakończone. Jak, proszę Państwa, wygląda ta jednostka archiwalna, nad którą pracowaliśmy? To znaczy zachował się bardzo duży zbiór dokumentów z Ołpin, co nie jest takie oczywiste, ponieważ ten zbiór sięga połowy XVI wieku i składa się z kilku poszytów. I nas najbardziej interesują trzy pierwsze poszyty. Znaczy trzy, w zasadzie one nie są pierwsze, ale najstarsze. Czyli księga sądowa gromady, czy też fragment tej księgi, a także akta dotyczące spraw cywilnych. I to są dwa poszyty, które obejmują lata 1567-1844. I drugi poszyt, który obejmuje zespół akt dotyczących spraw karnych z lat 1651 i 1803. Pozostałe poszyty składające się na tę jednostkę archiwalną w dużym zakresie dotyczą spraw właśnie gromady. Są tam akta finansowe, jest korespondencja z dworem jeszcze z czasów staropolskich, ale także późniejsza z czasów austriackich. Natomiast to, co nas tutaj przede wszystkim interesuje, to jest urząd gromadzki, urząd wójtowski, czy też sąd gromadzki, czy sąd wiejski, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Te wszystkie definicje także zawrzemy w części merytorycznej przygotowanej publikacji, więc tutaj przede wszystkim na pierwszy ogień wzięliśmy właśnie te poszyty, o których przed chwilą powiedziałem, te dotyczące spraw cywilnych i te dotyczące spraw karnych, które były prowadzone czy też realizowane przez Urząd Wójtowski
czy sąd gromadzki, które tutaj w tym przypadku są synonimicznymi stwierdzeniami. Z pozostałych poszytów, czyli tych dotyczących finansów, kontaktów ze dworem, wyselekcjonowaliśmy pewien zespół akt, który dotyczy, czy też wyjaśnia pewne zagadnienia dotyczące funkcjonowania sądu wiejskiego i które uznaliśmy za niezbędne do wprowadzenia do tej części źródłowej. Koniec końców, jeżeli idzie o wielkość tego opracowanego zespołu, to jest 81 spraw sądowych z samej księgi sądowej i to jest zespół spraw, które obejmuje lata od 1567 do 1777, więc on w troszkę mniejszym stopniu dotyka tych czasów galicyjskich, które nas w czasie konferencji najbardziej interesują. O wiele lepiej przedstawia się tu sytuacja z aktami sądowymi. Te akta sądowe zawarte w dwóch poszytach luźnych, to są już dokumenty luźne. Tutaj mamy 161 spraw. Z tego 59 z okresu staropolskiego do 1771, przełomu 72 i 98 spraw z lat 1772-1844. Z innych akt dotyczących Urzędu Wójtowskiego mamy 97 spraw, z którego 22 dotyczą okresu staropolskiego i 75 z okresu galicyjskiego. Koniec końców, po tym szybkim wyliczeniu, otrzymaliśmy łącznie 339 wydawanych i opracowanych spraw dotyczących czy toczących się przed obliczem wójta i ławników tworzących sąd gromadzki. Z tego 152 sprawy z okresu, łącznie 152 sprawy z okresu I Rzeczpospolitej i aż 187 spraw z czasów galicyjskich. I teraz, kiedy mówimy o tej księdze sądowej, to mamy na myśli taką szczególną pozycję archiwalną, która prowadzona była we wsi właśnie przez Urząd Gromadzki. I czym tak jak księga wiejska jest, bo to nie jest jakby oczywiste źródło, które funkcjonuje w obiegu naukowym. Najstarsze księgi tego typu, czyli właśnie księgi prowadzone przez sąd wiejski, sięgają początków XV wieku. Najstarsza księga sądowa pochodzi z Krościenka Wyżnego, gdzie sprawy były prowadzone czy zapisywane w tej księdze od 1408 roku. Czyli jak widać, te księgi wiejskie pojawiają się. A przede wszystkim mówimy o miejscowościach lokowanych na prawie niemieckim, bo to jest tutaj dosyć istotny kontekst. Pojawiają się mniej więcej stulecie po założeniu pierwszych czy najstarszych ksiąg sądowych miejskich, kilkadziesiąt lat po jakby pewnym sformalizowaniu sądownictwa szlacheckiego, czyli można powiedzieć, że to pojawienie się ksiąg wójtowskich, ksiąg sądowych gromadzkich zamyka pewien proces formowania się sądownictwa I Rzeczpospolitej, które rozpoczęła epoka immunitetów oraz właśnie lokacji na prawie niemieckim. Powstały przede wszystkim we wsiach posiadających samorząd wynikający właśnie z lokacji na prawie niemieckich. Ten urząd gromadzki złożony był z osoby wójta, z ławników od 2 do 12, czy do 12 ławników, a także pisarza gromadzkiego. I teraz w zasadzie mamy przeróżne teorie, ponieważ od kiedy księgi sądowe są poddawane badaniom naukowym, czy szerszym badaniom naukowym, czyli od lat powiedzmy 50., no bo powiedzmy wcześniej księgi sądowe jeszcze wydawał Bolesław Ulanowski w latach 20. XX wieku, natomiast był to sam początek badań, one zostały później przerwane przez działania wojenne. Wrócił do nich dopiero później zespół profesora Wetulaniego, tacy profesorowie jak Grodziski, Płaza, współcześnie profesor Łosowski, którzy wysnuwali przeróżne teorie dotyczące powstania tego zespołu ksiąg sądowych.
Istniała teoria, że powstały przede wszystkim we wsiach z zakupnym prawem chłopów do ziemi, co było dosyć częste w Małopolsce. I to jest tutaj też ważna sprawa, ponieważ największy zespół ksiąg sądowych wiejskich pochodzi właśnie z terenów małopolskich, a ich szczególne zakęszczenie, o czym zaraz jeszcze pokażę, co zaraz jeszcze pokażę na mapie, pochodzi z obszaru dawnego pogranicza małopolsko-ruskiego. Część z ksiąg pochodzi z Mazowsza, część z Wielkopolski, może większy nieco zespół pochodzi z Pomorza Gdańskiego, natomiast to największe nagromadzenie to jest właśnie dawne pogranicze Małopolski i Śląsk, Małopolski i Rusi, co do końca nie wyjaśnia różnych tych teorii wysnuwanych przez uprzednich badaczy, niektórzy twierdzili, że dlatego tyle tych ksiąg się zachowało z Małopolski, ponieważ tu działało grono konserwatorów Galicji Zachodniej, natomiast ta teza też już została obalona. My chcemy swoje kilka groszy do tych teorii na temat powstania ksiąg sądowych dorzucić, ponieważ jak widać tutaj na mapie, to szczególne zagęszczenie ksiąg sądowych wiejskich widać właśnie na pograniczu Małopolski i Rusi, czyli właśnie tego terenu, o którym mój przedmówca wspominał, a na którym wyjątkowo mocno było to osadnictwo niemieckie, bo oczywiście kiedy mówimy o lokacji na prawie niemieckim, to nie znaczy, że wieś zakładali Niemcy, prawda? To jest dosyć oczywiste, natomiast tutaj w dużej mierze tak faktycznie było, że te wsie były założone na podstawie dużych grup osadników niemieckich, którzy i te grupy tutaj skupiały się właśnie w okolicach przede wszystkim Łańcuta, Krosna i Biecza i jak widać tutaj na mapie to zagęszczenie jest dosyć widoczne właśnie w rejonie tych miejsc. Z badań nad księgami sądowymi wynika tyle, co powtarza w zasadzie każdy badacz szerzej zajmujący się tematem, że trudno w jakikolwiek sposób uogólnić pewne zagadnienia dotyczące sądu gromadzkiego. Tak, to w zasadzie, tak jak wspomniałem, wynika z, znaczy, przepraszam, inni, wcześniejsi badacze zazwyczaj kończyli swoje wywody stwierdzeniem, że trudno w jakikolwiek sposób uogólnić te zagadnienia, ponieważ każda wieś rządziła się nieco inaczej i w zasadzie trzeba by przebadać praktykę kancelaryjną czy praktykę sądową każdej z tych miejscowości, żeby w jakikolwiek sposób dopiero później te zagadnienia uogólnić. No i my tutaj jakby z naszą publikacją też wychodzimy naprzeciw tym właśnie dotychczasowym apelom historyków. Tutaj z materiału, który zebraliśmy i który opracowaliśmy, wynika, że przede wszystkim to sądownictwo wiejskie opierało się na trzech różnych formach sądów, na sądzie gromadzkim, za który uważamy sąd złożony z wójta, ławników i funkcji pomocniczej pisarza. Funkcjonowały sądy dominialne, także sądy, czyli sądy dziejące się na dworze przed obliczem urzędnika dworskiego czy pana, a także sądy rugowe, które były pewną formą mieszaną, ponieważ zbierały całą wieś właśnie przed obliczem wójta, ławników, ale także w obecności zwierzchnika. I tych w ramach całego tego zespołu wyselekcjonowaliśmy 182 sprawy, które z pewnością dotyczyły sądu gromadzkiego, czyli właśnie tego sądu wójtowskiego, 15 spraw, które dotyczyły sądu dworskiego i 29 spraw rozpatrywanych w czasie tego ogólnego, zbiorczego sądu rugowego. I teraz w zasadzie, co jest najciekawsze dla genealogów, o tym opowiedzą pani doktor Marta Raczyńska-Krug i później jeszcze profesor Marcin Solarz, który tutaj wróci. Natomiast wstępnie tylko chciałbym powiedzieć, że sprawy rozpatrywane przed sądem gromadzkim dzielą się na dwie podstawowe kategorie, czyli na cywilne i karne. Tych cywilnych jest, które
teoretycznie mogą być mniej ciekawe, bo karne oczywiście są najciekawsze, już nie mówiąc o kryminalnych. Natomiast zdecydowana większość, czyli 70 mniej więcej procent, czy 80 nawet procent spraw rozpatrywanych przed sądem gromadzkim, to są sprawy cywilne, a wśród nich najwięcej kontraktów kupna-sprzedaży, zagrody, chałupy, czy ogólnie nieruchomości. Jest sporo, może trochę mniej testamentów, natomiast sporo spraw spadkowych. I w tychże sprawach spadkowych i w tych testamentach znajduje się ogromna ilość informacji, które także mamy nadzieję, że Państwu się przydadzą. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję tutaj za przedstawienie mnie. Mam nadzieję, że dobrze wszystko słychać. Czasu no, nie mam aż tak za dużo, więc to będzie troszeczkę w telegraficznym skrócie, ale postaram się Państwu po tym wprowadzeniu w charakter źródła, który opracowujemy, powiedzieć co nieco o takich tropach społeczno-kulturowych, detalach etnograficznych, które no, ukazują się, gdy odsłonimy tą zasłonkę samego źródła. Tak? Dobrze, tutaj... Tak. A więc jak Państwo się domyślają, jakby przedstawię ten temat z perspektywy antropologicznej czy etnologicznej. I centralnym terminem, centralnym takim przedmiotem moich zainteresowań w kontekście badań nad księgami wiejskimi, ołpińskimi jest gromada wiejska. Gromada, którą, tak jak przedmówca tutaj powiedział, będziemy definiować, powiem, w literaturze funkcjonują dwie takie podstawowe, czy dwa podstawowe sposoby definiowania gromady, ukazujące ją zarówno w tym węższym kontekście, kiedy mowa jest o urzędzie gromadzkim, czy tej, innymi słowami można by tutaj powiedzieć, starszyźnie wiejskiej, tak, z wójtem, z ławnikami, czyli z owym urzędem. Bądź mamy też do czynienia z definicją szerszą, kiedy jakby tutaj spoglądamy na gromadę przez pryzmat wszystkich mieszkańców wsi. No i tak również jest w przypadku Ołpin. W aktach gromadzkich mamy rozmaite sposoby ujmowania jakby tego terminu, sposoby jego rozumienia zarówno w tym węższym, jak i szerszym kontekście. No i tutaj jakby ja poddaję pod namysł gromadę jako wspólnotę, jako komunitas, tak jak Bolesław Ulanowski, analizując rozmaite też również konteksty kulturowe ksiąg wiejskich sądowych w latach 20. To owo zjawisko takiej jedności, solidarności gromadzkiej podkreślił. Zwracam też uwagę na religijny charakter praktyk gromadzkich, na kategorię swój-obcy, czyli wszelkie takie podstawowe, że tak powiedziałabym, kategorie antropologiczne, które jakby ukazują się w świetle tego źródła. I druga rzecz, kwestia prawa, zwyczaju i moralności w gromadzie ołpińskiej, no to jest to, co interesuje nas z punktu widzenia obyczajowości przede wszystkim. No i to jest to, co również myślę interesuje genealogów i o czym więcej powie tutaj profesor Solarz w następnej części. Bowiem no mamy tam w przypadku spraw karnych, tak, to są nie tylko rejestry, czy jakby możliwe są do opracowania na podstawie tych spraw karnych rejestry przestępców, wykroczeń i kar, no ale z drugiej strony też możemy się tutaj zagłębić bardziej i widzimy pewien system wartości, widzimy pewne normy obyczajowe, moralne, którymi kieruje się wspólnota. Z drugiej strony, w przypadku spraw cywilnych, no to mowa tutaj nie tylko o właścicielach, gruntach, co Państwa jak najbardziej tutaj może interesować, ale też kiedy jako etnograf spoglądam na te materiały, to jakby widzę, że można tutaj wydobyć informacje dotyczące tej ciągłości kulturowej, tego jak te wspólnoty rodzinne, sąsiedzkie trwały w przestrzeni Ołpin.
I wychodzę tutaj z punktu widzenia, który zaproponował w latach 50. Bohdan Baranowski, historyk obyczajów, który posłużył się pojęciem etnografii prawnej. Ono nie funkcjonowało wówczas na gruncie polskiej nauki, ale zaczerpnięte zostało z etnografii, socjologii francuskiej, kiedy to w latach 20., 30. badacze jakby prowadzący studia zbierający materiał w należących do Francji koloniach badali z jednej strony tak zwane prawo zwyczajowe, ludowe, prymitywne, tubylcze, tutaj jakby posługuje się tymi terminami, które funkcjonują w literaturze, które jakby odzwierciedlało pewien system wartości i normy obyczajowe właściwe społeczeństwom tradycyjnym, a z drugiej strony przeglądali się też folklorowi prawnemu, tak? Czyli zestawowi symboli, praktyk, wyobrażeń zbiorowych, które kształtowały bądź które były uchwytne, tak, w praktyce prawnej. W przypadku OPIN mamy oczywiście do czynienia z prawem magdeburskim, tak, no, ale z drugiej strony to prawo stanowione, skodyfikowane, ono się nakłada na pewien kontekst lokalny, kontekst OPIński, a wieś wsi nie jest równa i te etnograficzne detale, tak, które możemy wychwycić badając, studiując księgi wiejskie różnych miejscowości, one pokazują, że to jest zderzenie tego prawa stanowionego z prawem zwyczajowym i z tym, jak konkretna wspólnota lokalna funkcjonowała. Jeszcze ważna rzecz w kontekście tutaj tematyki naszej konferencji. No, my badamy całość źródła, tak naprawdę no, pierwsze zapisy to jest XVII wiek, natomiast ważne jest to, co się dzieje też u schyłku XVIII wieku, kiedy no, dochodzi do pewnych zmian związanych z no, kontekstem społecznym, politycznym. Tak? Wkracza tutaj zaborca, pewne kwestie takie związane z formalizacją, tak? Z innymi sposobami zapisu tych spraw stają się widoczne, więc gdzieś te konteksty kulturowe, one w obliczu tych zmian cywilizacyjnych zanikają, zacierają się, więc jakby to jest taka granica, na którą też między innymi zwracają uwagę badacze, na przykład Tomasz Wiślicz, który też w swoich badaniach nad księgami wiejskimi pisze o tym, o tej cezurze końca XVIII wieku, kiedy to pewne konteksty związane z religijnością, kulturą, ten etnograficzny detal gdzieś tam zaczyna się zacierać. I tutaj chyba będę musiała już powolutku przechodzić do końcówki, ale chciałabym Państwu pokazać, żebyście Państwo mogli zerknąć choćby fragment jednej ze spraw karnych, bowiem taką podstawową kategorią, którą jakby posługuje się, tworząc taki pejzaż społeczno-obyczajowy OPIN na podstawie akt gromadzkich, jest kwestia sankcji opinii publicznej, bo to właśnie jakby w niej najdoskonalej przejawia się to zderzenie prawa stanowionego z prawem zwyczajowym, czyli lokalnym. A więc wszelkie kwestie związane z jakby łamaniem norm obyczajowych i jednocześnie łamaniem prawa możliwe były do, czy jakby możliwe są tutaj do uchwycenia w świetle działalności funkcjonowania gromady jako instytucji kontroli społecznej. Bo gromada tutaj tak naprawdę wykształcając się w XVI-XVII wieku z jednej strony była oparta na wewnętrznej sile wspólnoty, tak, czyli jakby tutaj te interesy wspólnoty wiejskiej, na przykład w obronie swoich praw przed jakimiś zagrożeniami z zewnątrz, czy reprezentowanie tych interesów swoich własnych przed właścicielem było praktykowane. Z drugiej strony również sam właściciel wsi, tak, sam pan jakby korzystał z tych naturalnych instynktów społecznych grupy, która no, posługiwała się jakby opinią publiczną i do dziś to na wsi jest widoczne. Tak? Na wsi nic nie umknie, nic nie jest anonimowe. Więc Kazimierz Bochenek, którego miłosne kochanie wydało się na wieś, to można powiedzieć tak tutaj za Bronisławem Malinowskim, no, złamał pewne dekorum, tak? Nie zachował go. Sprawa się wydała, wybuchł skandal. Gdyby skandal nie wybuchł, to opinia publiczna co najwyżej by plotkowała, a tak spotkała go kara. I druga rzecz, tak jak mówiłam Państwu na początku, z jednej strony
kwestia prawa zwyczajowego, ludowego, które się tam zderza z tym prawem stanowionym, a druga rzecz, która mnie interesuje jako etnografa, to folklor prawny. No i w przypadku Ołpin, tak jak w przypadku innych wsi, skąd mamy zachowane księgi wiejskie, akta gromadzkie, jakby możemy tutaj wychwycić ten element rytualizacji, tak, który jest obecny. Natomiast w kontekście schyłku XVIII wieku widać, jak te zjawiska, które możemy nazwać, czy jak możemy określić mianem zjawisk folklorystycznych, one zanikają. Na przykład groźby retoryczne jako pewien relikt kulturowy, który się pojawia tak naprawdę ostatni raz w zapisie z pierwszej połowy XVIII wieku w kontekście upraszania przez gromadę do złagodzenia kary. Tak? Jakby jest powiedziane, że surowe prawo magdeburskie nakazuje karać na gardle tego nieszczęśnika, który dokonał występku, natomiast gromada uprasza, wstawia się za nim, dochodzi do złagodzenia kary. Ten element jest elementem takim rytualnym, natomiast on w pewnym momencie zanika. W kontekście prawa prywatnego z kolei, czyli spraw cywilnych, na przykład umów kupna-sprzedaży, no przede wszystkim tutaj mowa o tych zwyczajach, które no są kontynuowane od średniowiecza, jak zwyczaj zielonej rózgi, litkupu, czyli tego rytualnego zapijania, opijania zawartej umowy, czy rytualnego wpisywania do księgi, układanego groszem, czyli pamiętnym czy świadomym. Więc te elementy zanikają wyraźnie u schyłku XVIII wieku, bądź przestają być odnotowywane w źródłach. Dobrze, tyle ode mnie i przepraszam, że tak długo, ale mam nadzieję, że się uda. Proszę. Dobrze, to ja na koniec tutaj, pani prowadząca, mówię, że w ogóle nie mam czasu, ale chyba jako profesor nie będę się tym przejmował bardzo. Bo taka tylko troszkę. Nie, taka podstawowa jednostka czasu dla nas to jest 1,5 godziny, prawda? Także nie, ale proszę państwa, poważnie mówiąc, to myślę, że w skrócie największym dam radę, natomiast wiele państwu nie powiem wbrew zapowiedziom. To znaczy tak, państwo słyszeliście do tej pory dwie inne perspektywy. Mówił historyk, mówił antropolog, natomiast moja perspektywa jest inna. Ja jestem prostym geografem. Natomiast ta różnica to może nie na tym polega. Bo oczywiście same opinie oczywiście też są interesujące z punktu widzenia geografa, bo to są procesy osadnicze, pewne zapisane wzorce przestrzenne, które trwają do dzisiaj w tej przestrzeni nazwy. No, poprzedni referent mówił dużo o nazwach geograficznych i to też jest bardzo ciekawy świat i też geografowie mogą się tym zajmować. Ja zaczynałem to moje wystąpienie od Głuchoniemców. Sąsiednie wsie do Ołpin, one mają takie nazwy, no, w miarę wyraźnie wskazujące na to pochodzenie, na ten związek z tym osadnictwem niemieckim. Rosenberg, no ta nazwa została po II wojnie światowej zmieniona, ale jest ta nazwa Binarowa, Żurowa. Natomiast jeżeli popatrzymy na samą nazwę Ołpiny, to jest nazwa polska, aczkolwiek ona jest zniekształcona pod wpływem języka niemieckiego i to w niej widać. Natomiast przede wszystkim ta moja perspektywa jest inna z tego względu, że no, ja reprezentuję no, mniej więcej 25 rodzin z Ołpin i po Kądzieli i po Mieczu, które tam są od XVI-XVII wieku. To jest tak nas 94% w tej wiosce obecnie. Także ja myślę sobie, biorąc te różne sprawy, które tu państwo wyciągają, to ja myślę, że w gruncie dobrze się stało, że ci ludzie mają adwokata i ja mogę tutaj tonować moich współpracowników w pewnych zapędach. Natomiast to, co może być no, interesujące no, w kontekście tej naszej konferencji genealogicznej, to jest właśnie to takie, myślę, że też spojrzenie od tej innej strony, mianowicie od tej strony związanej z historią rodzinną. W tej części źródłowej jest dużo różnych spraw, historii, które są napisane językiem no, dosyć suchym. One są mniej lub bardziej jasne, logiczne, lepiej wyłożone. Natomiast, no jak to niektórzy mówią, tylko plotki z nazwiskami są interesujące. W związku z tym, łącząc to swoje pochodzenie rodzinne, no,
pracę zawodową geografa, doszedłem do wniosku, że ja spróbuję zmapować te niektóre sprawy. Nie w sensie, żeby to rozrysowywać na mapie współczesnych Chałupin, bo oczywiście tam pojawiają się w sprawach nazwy, akurat to nie dotyczyło Kazimierza Bochenka, ale tam inny zawodnik w sprawie obyczajowej obcował na Żurowskim, wracając z odpustu, no ale tego miejsca to nie znajdziemy. No, ewentualnie można wskazać tylko rejon wsi, gdzie to mogło nastąpić, ta sprawa, która przykuła uwagę Sądu Wiejskiego. Natomiast no, poszukując właśnie tych, no, doszedłem do wniosku, że to mapowanie, ono może polegać na poszukaniu związków między tymi ludźmi uczestniczącymi w tych sprawach i ze współczesnością. Oczywiście przeprowadzenie takiego działania dla wszystkich spraw to jest praca benedyktyńska, a często po prostu syzyfowa, bo pewne rzeczy są nie do ustalenia. Ja wziąłem tutaj na warsztat, i to tak pokrótce przedstawię, już kończąc zasadniczo, taką sprawę, która, ona w gruncie rzeczy, no tutaj moi współpracownicy tak szukali na mnie jakichś materiałów kompromitujących, natomiast tą sprawę w ogóle pominęli, bo nazwisko nie pada. Natomiast no ja już znając te akta od połowy lat 90., kiedy tu pierwszy raz w Archiwum Narodowym byłem i to przejrzałem, to ja wiedziałem, co się może święcić. I tutaj, proszę Państwa, mamy taki zapis sprawy sądowej, która dotyczy pewnego zdarzenia, mianowicie grupa sąsiadów, około 10 osób, czyli całkiem sporo, zebrała się, żeby zagrać w karty. No i doszło do dzikiej awantury, bijatyki powszechnej. Nie wiemy dlaczego, czy ktoś oszukiwał, czy po prostu była zła pogoda. No, w każdym razie doszło do olbrzymiej bijatyki. I nic więcej w tej kwestii się nie dowiemy, o co tam chodziło. Natomiast jest tam zespół 10 osób, które w tej bijatyce uczestniczyły. No i właśnie tak doszedłem do wniosku, że trzeba im się przyjrzeć, jak oni są wzajemnie powiązani. I no oczywiście, czy oni są ze mną powiązani, bo to jest przede wszystkim dla mnie było interesujące. Nie w tą stronę, w drugą pójdzie. Dobra. O. Także były dwie strony. Pierwsza sprawa to jest może jeszcze takie szybkie ustalenie, kiedy ta awantura mogła mieć miejsce. Między rokiem 1784, dlatego że jeden z uczestników bijatyki przenosi się wtedy do lepszego świata, czyli musiała być wcześniej. Natomiast zapewne po roku 1771, dlatego że wtedy wszystkie powiązania między tymi ludźmi stają się jasne. Przed rokiem 1771 to nie jest jasne, dlaczego pewne osoby razem biją inne osoby. Natomiast po roku 1771 to nabiera jasności. I tu Państwo macie pierwszą stronę, bym powiedział moją stronę rodzinną. To było 5-5. Nie jest jasne, kto wygrał. Siły były wyrównane. I tu mamy od głównego winowajcy, Kowala, mamy sprawę zamieszaną jego teściów, którzy także bili, szwagra i brata męża kuzynki. To da się rozwikłać i już wiadomo, dlaczego ta strona razem operowała. No i jak Państwo widzicie, tam na końcu jest prosto, idzie do mnie linia. Natomiast druga grupa, no tu mamy dwóch braci, kuzyna, co do którego nie do końca można ustalić stopień pokrewieństwa, dlatego że po prostu księgi metrykalne się kończą. I również mamy teściów tego człowieka, tego kuzyna, o którym powiedziałem, który był zresztą gospodarzem tej gry w karty. No i tak oczywiście zadałem sobie pytanie, czy aby po tych 100 latach to nie jest tak, że ci, to też jest moja rodzina. No i wychodzi, że też moja rodzina jest. Także bym powiedział, że po każdej stronie uczestniczyłem w tej bójce. Natomiast proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz i to już kończąc, zanim Pani zacznie krzyczeć na mnie, bo to są dwie sprawy. Natomiast w tym wszystkim wydaje się, że są, bo to jest, zresztą jak Państwo się tym interesujecie, zajmujecie, to jest generalnie taka powieść kryminalna z odkrywania. No i tutaj oprócz tego, że mamy sprawę główną, mamy sprawy odpryskowe. I one tu są dwie, które można powiązać. Oczywiście nie ta nić, która je wiąże, to nie jest jakaś gruba nić, tylko to jest na zasadzie pewnego prawdopodobieństwa. Jedna jest taka, że główny prowoder nagle niespodziewanie chałupę, którą praktycznie skończył budować, wymienia na gorszą
i się przenosi w inną część wsi. No, być może sąd nakazał im się pojednać, ale być może oni się tak pojednali, że jednak razem mieszkać ze sobą dalej nie mogli w okolicy. Natomiast druga sprawa, tutaj koleżanka pokazała tą sprawę tego Bochenka, który tam jest oskarżony. No i tu, proszę państwa, to jest też bardzo ciekawa sprawa w gruncie rzeczy. Dlatego, że ta awantura, że ta sprawa tego Bochenka, ona mogła być pokłosiem tej gry w karty albo do niej, do tej awantury doprowadzić. Dlatego, że jedną z oskarżających w tej sprawie, no, żonę tegoż wspomnianego Urbana Pyzika, jest siostra jednego z ludzi, którzy byli bici przez tą właśnie stroną związaną z Urbanem Pyzikiem. Ja już nie będę tutaj wchodził w takie, bo tak się chwilę zastanowiłem, że jak będę mówił szwagier, kuzyn, wujek, to państwo już stracicie zupełną orientację, o kogo chodzi. Ale generalnie, że ta sprawa obyczajowa mogła wynikać z tego, że ona była zemstą za to, co się stało podczas tej gry w karty, albo ta awantura przy grze w karty mogła wynikać z tego, że oni sobie zaczęli wypominać tą sprawę. I na tym chyba skończę ku radości pani. No myślę, panie profesor, że nie ku mojej radości, bo ja to bym jeszcze słuchała i słuchała, ale tutaj organizatorki mi dały taką niewdzięczną rolę. Także pięknie dziękujemy za to wystąpienie, którego się fascynująco słuchało. Natomiast teraz zapraszamy do nas Michała Gierszona ze Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, tutaj ze strony organizatorów. Michał jest starszym genealogiem w firmie Your Roots in Poland. Jest członkiem stowarzyszenia, oczywiście tutaj głównym organizatorem. I on nam teraz przedstawi swój referat. Zapraszam. Dzień dobry państwu. Dziękuję tutaj za prezentację, za przedstawienie. Oddalamy się od gór, oddalamy się od pogórzy i wędrujemy w stronę Zamojszczyzny, w stronę Zamościa. Tak, tytułem wstępu chciałbym państwu wyjaśnić, skąd idea na taki temat. Otóż zależało mi, żeby przemycić na naszą konferencję wątki związane z moimi rodzinnymi stronami, ponieważ pochodzę z Zamościa, mam przodków z Zamojszczyzny, jak sobie państwo domyślacie, również kolonistów w tym drzewie. No ale Zamość raczej kojarzy się tak w historiografii z tym okresem takim XIX-wiecznym, kiedy był twierdzą carską, ciężkim więzieniem, gdzie więziono między innymi Waleriana Łukasińskiego. Ale co ciekawe, przez pierwsze 37 lat od pierwszego rozbioru Zamość był miastem położonym w zaborze austriackim. No i dzięki temu udało mi się poniekąd nawiązać do tematu dzisiejszej naszej konferencji, naszego spotkania. Tematem jest kolonizacja niemiecka w dobrach ordynacji zamojskich. Tutaj prezentuję państwu mapkę, jak to mniej więcej jest usytuowane na mapie Polski, jak wyglądała ordynacja, czyli majorat założony przez Jana Zamojskiego w XVI wieku, który przetrwał aż do reformy rolnej w latach 40. wieku XX. Krótki rys historyczny na początek. Otóż tak jak wspomniałem, Zamość już w czasie pierwszego rozbioru znalazł się w granicach austriackich. Co ciekawe, pierwszy rozbiór podzielił ordynację na dwie części. Jedna pozostała w Rzeczypospolitej, tutaj jak możemy ze slajdu przeczytać, pozostały w niej 4 miasta i 39 wsi. Z kolei 6 miast i 150 wsi znalazło się w państwie Habsburgów. Zjawisko kolonizacji niemieckiej w dobrach ordynackich należy rozpatrywać na tle szerszego zjawiska, jakim była w ogóle kolonizacja józefińska. Skąd pomysł, żeby do Galicji sprowadzać Niemców? Oczywiście nie był to pomysł nowy, bo jak tutaj pokazują wcześniejsze wystąpienia, temat ten już był obecny w średniowieczu. Zaś w XVIII wieku Austriacy z punktu widzenia Wiednia Galicja była prowincją zacofaną, której należy podnieść poziom agrarny. Była prowincją peryferyjną. W intencji wiedeńskich urzędników, cesarza, ich intencją było wzmocnienie również żywiołu niemieckiego w Galicji, tak żeby powstała ludność sprzyjająca nowym niemieckim urzędnikom. A innym argumentem był fakt, że Austria weszła w posiadanie wielu dóbr dawnych królewszczyzn, czyli wówczas dóbr kameralnych oraz
oraz dóbr pojezuickich, więc te wszystkie dobra trzeba było jakoś zagospodarować. Stąd pomysł na kolonizację. Pierwsze patenty wyszły w latach 70. Była to tak zwana kolonizacja terezjańska. Dotyczyła głównie ludności kupiecko-rzemieślniczej, nie rolniczej, co jest ważne, i dotyczyła głównie ludności rzymskokatolickiej. Zaś taka kolonizacja z prawdziwego zdarzenia józefińska, to już są lata 80. wieku XVIII i patenty cesarza Józefa II. I ta kolonizacja różniła się tym, że dopuszczeni zostali do niej zarówno koloniści protestancy, jak i ludność rolnicza. Tutaj przykład, generalnie będzie dużo ilustracji w czasie mojej prezentacji. Tutaj mamy przykład, jak wyglądał paszport takiego kolonisty. Otóż wszystko było to tak sprawnie zorganizowane, że koloniści z najdalszych zakątków cesarstwa, krajów Rzeszy, nagabywani przez różnych agentów takich terenowych, przybywali drogą lądową, drogą rzeczną do Wiednia. Tam agenci wyposażali ich w niezbędne środki, zapomogi oraz paszporty. I tu jest przykład takiego paszportu. W takim paszporcie taki paszport zawierał imię kolonisty, informacje o jego członkach jego rodziny, o służbie, dokładny przebieg trasy, no i oczywiście miejsce docelowe. Tu jest drugi przykład takiego paszportu kolonisty o nazwisku Detich. Jego potomkowie zapewne żyjący do dzisiaj piszą się Tetych. I to jest przykład paszportu kolonisty, który dotarł do właśnie wsi położonej w dobrach ordynacji zamojskich. Kolonizacja trwała do 1789 roku. Największy udział miały kraje Rzeszy, głównie Palatynat Nadreński oraz sąsiednie różne kraje jak Nassau, Lotaryngia, Trewie oraz inne. Dominowali koloniści protestanccy, ale ta uwaga nie tyczy się dóbr ordynackich, ponieważ tam dominowała ludność rzymskokatolicka. I badacze tak szacują, oczywiście to są tylko szacunki, ale że tak mniej więcej ponad 14 tysięcy osób wówczas przybyło do dóbr, przybyło na tereny Galicji. Tutaj prezentuję Państwu tabelkę właśnie ukazującą kraje, z których pochodzili koloniści, i widać, że największy udział właśnie miały kraje Palatynatu, aż 36%. Co ciekawe, oprócz osadzania kolonistów w tak zwanych dobrach kameralnych, władze, rząd wiedeński zachęcał również prywatnych właścicieli, żeby ci mogli osadzić kolonistów w swoich dobrach. I oprócz 10. ordynata Andrzeja Zamojskiego, który jak wiemy w dobrach ordynackich osadził kilkadziesiąt rodzin, wymienić można Justynę Rogalińską, która sprowadziła kolonistów do swoich dóbr w Podhajcach, Józefa Mejera, który sprowadził do dóbr Radziechów, czy Bolestę Koziebrockiego do Chocimierza, która ostatecznie, jak wykazują źródła, nie została zrealizowana. Także na terenie Zamojszczyzny, oprócz ordynata, wielu innych prywatnych i okolicznych ziemian sprowadzało poszczególne pojedyncze rodziny. Podstawą położenia kolonistów w dobrach ordynackich są trzy dokumenty. Są to dwie umowy zawarte między ordynatem a urzędem cyrkularnym, Zamość był siedzibą cyrkułu, oraz tak zwany kontrakt zamojski, który zawiera imiona i podpisy 100 pierwszych kolonistów, tam chyba 96 było piśmiennych, 4 podpisało się krzyżykami. Dokument ten jest podstawą, ponieważ zawiera 44 artykuły, które dokładnie i drobiazgowo wskazują na prawa i powinności kolonistów w dobrach ordynackich. I przedstawię Państwu tak pokrótce takie najważniejsze założenia. Czyli koloniści otrzymywali ziemię w ramach wieczystej, dziedzicznej dzierżawy. Otrzymywali areał równy 23 morgom i 89 prętom ziemi. Grunty te były tak podzielone, że tereny przeznaczone pod dom, ogród i zabudowę gospodarczą miały stanowić niepodzielną całość. Ich nie można było sprzedać, nie można było podzielić. Tutaj władzom ordynacji zależało na zachowaniu tej takiej jednolitej struktury własnościowej kolonii niemieckich oraz dodatkowy grunt to była ziemia uprawna. Koloniści otrzymywali także inwentarz żywy oraz sprzęty gospodarskie, które spłacali następnie w ratach. Podstawową rentą feudalną był czynsz, ale w niektórych przypadkach również musieli odrabiać pańszczyznę. To było wszystko pieczołowicie w tych kontraktach wytłumaczone. Tak. No i na przykład można dodać, że koloniści zwolnieni byli z konieczności opłacania czynszu przez pierwsze 3 lata. A skąd w ogóle
pomysł, żeby w Dobrach Ordynackich osadzić kolonistów. Historycy podejrzewają, że ordynatowi Zamojskiemu zależało na zyskaniu przychylności cesarza co do zatwierdzenia statutu ordynacji. Tak, żeby cesarz zatwierdził statut, który swoją mocą również dotyczyłby tych ziem położonych w Rzeczypospolitej. No i wkrótce to się tak naprawdę udało, bo Andrzej Zamojski doczekał się w 1786 roku, że cesarz Józef II ów statut ordynacji zatwierdził. Tak, dalsza część takich najważniejszych wątków związanych z położeniem tych pierwszych kolonistów. Otóż każda rodzina otrzymywała dom kryty słomą, który składał się z komory, kuchni wyposażonej w piec oraz murowany komin wypuszczony na dach. Z budżetu ordynackiego finansowano stajnie oraz stodołę. Tak jak wspomniałem, podstawową rentą feudalną był czynsz, ale również zobowiązani byli w szczególnych przypadkach do odrabiania pańszczyzny. Ordynat w wyjątkowych przypadkach mógł usunąć kolonistę z jego osady, z jego zagrody, w sytuacji, kiedy nie płacił czynszu przez 2 lata, albo kiedy zdaniem władz ordynackich no, źle po prostu zarządzał otrzymanym gospodarstwem. Ale tutaj koloniści w tych pierwszych latach cieszyli się protekcją władz no, samorządowych, można tak powiedzieć, ponieważ no, potrzebował do tego zgody władz cyrkularnych. Po 15 latach gospodarze nabywali prawo do sprzedaży takiej zagrody osadniczej, ale musieli ją sprzedać innemu Niemcowi. Dobrze. Tutaj tabelka przedstawia podzamojskie miejscowości, w których zostali osadzeni pierwsi koloniści, czyli jest to wsie Białobrzegi, Brud Stary, Chuszczka Wielka, Korchów Płoski, Roguźno, Różaniec, Sitaniec, Zamch. Źródła wymieniają w zasadzie 100 rodzin. W 1809, jak wiemy, kolonizacja józefińska się zakończyła pod koniec lat 80. Ta główna fala kolonistów w Dobrach Ordynackich również przypada na połowę lat 80., ale nie oznacza to, że polityka jakby popierania obecności niemieckich kolonistów w ordynacji się skończyła. Wprost przeciwnie, mimo że Zamość znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, potem Królestwa Polskiego, to władze, zarząd ordynacji nadal sprowadzał kolonistów, tylko już oczywiście zmianom uległ. Nadal podstawą ich położenia były te kontrakty z lat 80. XVIII wieku, ale już zaszły pewne niuanse, na przykład już nie była to wieczysta dzierżawa, a dzierżawa 28-letnia. Co ciekawe również, sama ordynacja cieszyła się takim popularnością wśród tych potencjalnych kolonistów, ponieważ wiedzieli z doświadczenia, że są dobrze w ordynacji traktowani. Przejdę teraz, proszę Państwa, do prezentacji najważniejszych źródeł, w której osoba, badacz, poszukiwacz czy genealog, który odkryje swoje niemieckie korzenie właśnie z okolic Zamościa, po które może sięgnąć w swoich własnych badaniach. Jednym ze źródeł jest takim podstawowym, jest ten wspomniany kontrakt zamojski z lutego 1785 roku, zawarty po wsze czasy, zawierał te 44 artykuły. O tych punktach, te punkty, które wcześniej wspomniałem, czyli że dostawali chatę i tak dalej, to wszystko jest w tym kontrakcie dokładnie zawarte. Kontrakt znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole 71, czyli Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca. Ja tutaj na slajdzie prezentuję kopię, która jest w jednej tam z jednostek nazwanej dokumentacja dotycząca kolonistów, ale w zespole tym znajduje się również 18-wieczny oryginał. Kolejnym źródłem wartym uwagi, oczywiście nadal pozostaniemy w obszarze tegoż wspomnianego zespołu 71 zasobu AP Lublin, jest to inwentarz kolonistów w roku 1785 osiadłych. Zawiera wykaz kolonistów osiadłych w 3 wsiach: Korchów, Różaniec oraz Dorbozy. Co ciekawe, źródło wymienia tylko gospodarzy, głowy rodzin. Nie znajdziemy tam informacji takich bardzo pożądanych przez nas genealogów, czyli na przykład imiona małżonek, czy też informacji o dzieciach, tylko są tam główni gospodarze wymienieni, czyli no, jest to źródło, typowe źródło o charakterze fiskalnym, gospodarczym, gdzie znajdziemy tylko informacje o głównych użytkownikach ziemi. Inwentarz wymienia powierzchnię gospodarstw z podziałem na pola orne, łąki czyste oraz te zarośnięte, przeznaczone do wykarczowania. Znajdziemy także numery domów kolonistów. I tutaj parę slajdów przedstawiających to źródło.
Tutaj dla przykładu wynotowałem, jak mój przodek Tomasz Pec, jaki posiadał areał. Oczywiście wówczas podstawową jednostką był powierzchni, był łokieć kwadratowy. W zespole 71 znajduje się również wiele inwentarzy gruntowych. Są to inwentarze z 1789 roku. Generalnie można powiedzieć, że jest tam bardzo dużo źródeł o tym charakterze fiskalnym, charakterze gospodarczym. Część z nich została sporządzona przy okazji różnych pomiarów realizowanych przy powstawaniu katastru józefińskiego. No i w tych inwentarzach gruntowych można znaleźć informacje na przykład o rocznym dochodzie chłopów z użytkowania pól, stawów, ogrodów i łąk, czy też wymiar pańszczyzny. W przypadku kolonistów nie znajdziemy informacji o pańszczyźnie, ale informacje o wysokości płaconego czynszu. I przykład takiego źródła z koloniści z Chuszczki, czyli możemy zwrócić uwagę na niemieckie nazwiska, takie jak Paul, czy też Türk, w tym przypadku zapisany jako Terka. W zespole tym, tak jak wspomniałem, jest dużo innych źródeł takiej proweniencji gospodarczej, fiskalnej czy też administracyjnej. Mnóstwo wykazów włościan, kolonistów i poddanych. I jako przykład jest opisanie wsi Roguźno z pasiekami i szwabówką, czy też protokół powszechnej konskrypcji domów do opodatkowania wsi Korchowa. Czyli osoba, która dokopie się w swojej genealogii do końca XVIII wieku, to ma duże pole do popisu, jeśli chodzi o znalezienie informacji o swoich przodkach, kolonistach oraz poznaniu szczegółów ich położenia, o rozmiarze gospodarstwa, czy też różnych powinnościach, czy też wysokości czynszu. Oczywiście są to, nie są to źródła, które pozwolą nam cofnąć się jeszcze cofnąć się w historię rodziny, ale bardzo uzupełniają wiedzę o historii danych rodzin. No i te wszystkie wymienione przeze mnie źródła możemy znaleźć na portalu Szukaj w archiwach gov.pl. Bardzo dużo z nich zostało zeskanowane przez Archiwum Państwowe w Lublinie i jest prezentowane właśnie w tym zespole 71. Proszę Państwa, księgi metrykalne, nie będę tutaj dokładnie oczywiście tego opisywał, bo wszyscy wiemy, czym były. Chciałbym tylko poinformować, że koloniści nie tworzyli nowych parafii, nie tworzono dla nich jakichś osobnych struktur kościelnych, czyli byli dokoptowywani do parafii już istniejących. Tak jak na początku wspomniałem, byli to głównie rzymscy katolicy i informacji o kolonistach można znaleźć w parafiach okołozamojskich, takich jak Nielisz, Szczebrzeszyn, Skierbieszów, czy też tutaj kolejne wymienione. Tu jest krótkie podsumowanie źródeł i wykaz instytucji, w jakich możemy je znaleźć. Metryki z takiego okresu austriackiego, to metryk tych należy szukać w archiwum diecezji zamojsko-lubaczowskiej, w archiwach bezpośrednio, w archiwach parafialnych, a także, co ciekawe, w archiwum państwowym w Lublinie, gdzie jest zespół numer 106 zawierający akta parafii rzymskokatolickich województwa lubelskiego. W tym znajdziemy 18-wieczne księgi austriackie dla tych właśnie okołozamojskich parafii typu Wielącza, Szczebrzeszyn, czy też Zamość. Inne bazy danych online, które są pomocne w poszukiwaniu przodków kolonistów z dóbr ordynackich, to oczywiście LubGens, no i Family Search, gdzie znajdziemy w wersji zdigitalizowanej te niektóre księgi zasobu, na przykład archiwum diecezjalnego Zamojsko-Lubaczowskiej. Teraz kilka slajdów, przykładowe metryki kolonistów. Oczywiście, jeżeli widzimy w metryce, że ktoś był określony łacińskim zwrotem kolonus, kolonista, to od razu mamy taką sugestię, że wywodzi się właśnie z tych rodzin osadzonych w dobrach ordynackich. Ja to tak przelecę, bo to tylko jest ilustracja. Jednak tak szybko nie pójdzie, bo się coś zacięło. O, dobrze. Tak, przykłady aktów ślubu. Czyli jest to ten znany nam formularz austriacki, używany powszechnie w Galicji, bo potem oczywiście księgi zaczęły być na tych terenach wytwarzane według wzorców z Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, ale niektóre parafie ten austriacki formularz wykorzystywały również w późniejszym okresie. Tutaj tak dla przykładu daję ilustrację aktu urodzenia tutaj mojej praprababki i z 1852 roku i jak mój dziadek wspominał, modliła się po niemiecku. Czyli jeszcze gdzieś ta wiedza i znajomość języka przetrwała do okresu międzywojennego. To pominiemy.
O tabelach likwidacyjnych powiem tak szybko, ponieważ jest to źródło typowe dla Królestwa Polskiego, związane z uwłaszczeniem chłopów. Tabele, które zawierały wykaz włościan, którzy otrzymywali ziemię na własność, ziemię, którą otrzymywali. Tabele zawierają wszelkie różnego informacje, wysokość różnych powinności, podatków, określone prawo do korzystania z serwitutów, z pastwisk itd., itd. No i generalnie jest to źródło, w którym również możemy znaleźć informacje o naszych przodkach, kolonistach z terenów Zamojszczyzny. Jest to źródło, które nie zawsze w skali Królestwa Polskiego zachowało się dla wszystkich rejonów, ale jeśli chodzi o dawną gubernię lubelską czy siedlecką, zachowały się bardzo fajnie i jest poświęcony właśnie cała kolekcja, zespół numer 152, zbiór tabeli likwidacyjnej lubelskiej i siedleckiej gubernii. A co ciekawe, we wspomnianym zespole 71 możemy znaleźć na przykład projekty tych tabel, które potem w oryginale są w tym drugim zespole. No i przykład tabeli likwidacyjnej, oczywiście język rosyjski, również tylko wykaz głównych użytkowników ziemi, włościan, którzy otrzymywali ziemię na własność, informacji o innych członkach rodziny niestety nie znajdziemy. Listy kolonistów to jest bardzo ciekawe źródło, źródło pochodzące z okresu okupacji niemieckiej, bowiem Niemcy w latach 40. rozpoczęli akcję, krótko mówiąc, sprowadzającą się, krótko mówiąc, do regermanizacji potomków kolonistów. Otóż, chcieli oni poprzez właśnie, raz, że poszukiwali potomków kolonistów przybyłych z Palatynatu, Alzacji, Lotaryngii, a dwa, chcieli właśnie poprzez proces regermanizacji jakby wytworzyć w nich poczucie przynależności z narodem niemieckim. Organem prasowym tej akcji były tak zwane listy kolonistów, kolonistenbriefe. Jest to typowa niemiecka, nazistowska propagandówka, oczywiście wychwalająca pod niebiosa etos niemieckiego rolnika, Bauera itd., itd., ale odkładając na bok te takie propagandowe, polityczne naleciałości, jest to dobre źródło dla poznania takiego codziennego życia w tych koloniach niemieckich w latach okupacji. A co ciekawe, niemieckie władze, niemieccy historycy wespół właśnie z władzami administracyjnymi przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję, można powiedzieć kwerendę historyczną, połączoną z różnymi tam ankietami i zbieraniem pamiątek, której efektem była publikacja takiej rubryki w tych kolonistenbriefe, mianowicie skąd pochodzili właśnie przodkowie. I tutaj możemy dowiedzieć się, skąd dokładnie, z jakiego miasta niemieckiego, w którym roku i w towarzystwie ilu osób, jakich członków rodziny koloniści przybyli do dóbr ordynackich. Źródłem są oczywiście współczesne cmentarze na terenie Zamojszczyzny, które są pełne nazwisk niemieckiego pochodzenia. Tu przykład cmentarza w Skierbieszowie. Tutaj krótkie podsumowanie źródeł, to tak to pominiemy. Oczywiście koloniści obecni byli na Zamojszczyźnie, w zasadzie są ich potomkowie, żyją do dzisiaj, dlatego można w swoich badaniach wykorzystać takie źródła jak rejestry mieszkańców z lat 30., 40., czy też księgi ludności stałej. I teraz jeszcze tak krótko, bo już tutaj czas nam się kończy, takie główne problemy badawcze, na które napotka każdy badacz, który szuka swoich przodków kolonistów. I nie ukrywam, że tworząc te slajdy, no miałem bardzo dużą frajdę, ponieważ no, szukając jak najbardziej pokręconych i zniekształconych nazwisk, no tym lepiej, żeby dane zjawisko zilustrować. I tutaj mamy nazwisko, które obecnie funkcjonuje jako pióro. I przykład z metryk, jak ono było zapisywane. Piro, pióro, piorot, pirodin. To naprawdę wszystko dotyczy tak naprawdę tej samej rodziny, więc no, trzeba to mieć na uwadze, że nazwiska były zapisywane, ale to wszyscy doskonale wiemy. Tak jak zapis fonetyczny dominował, zapisywano tak w zasadzie brzmienie nazwisk. I to ma i tutaj była dodatkowa trudność, gdyż były to nazwiska niemieckie. I kolejne takie szybkie przykłady. Nazwisko Bender, zapisywane jako Bender, jako Penter, Benter, Bender. No, po prostu prowadząc badania, szczególnie na przykład na Lubgensie, trzeba to mieć na uwadze, bo Lubgens nie zawsze pokaże te wszelkie poboczne formy. Tu nazwisko Tindorf, które pisane jako było Dindorf, Tindorfer, Petz, Pecz, Bec nawet. Tutaj taka szybka mapka, gdzie są te kolonie
wskazane. Badacze jakby doszli do wniosku, że polonizacja Niemców z dóbr ordynackich w sumie zaszła dosyć szybko, że w drugim, trzecim pokoleniu poznali język polski, mimo że nadal się posługiwali niemieckim w domach, ale już około 900 roku byli spolonizowani, a niemieccy urzędnicy i historycy jeszcze gdzieś w latach 40. znaleźli takich ostatnich kolonistów, co się posługiwali dialektem dolno-niemieckim. Ale ta mapka ilustruje, że te kolonie nie były zwarte, były od siebie oddalone, nie było takich zwartych centrów niemieckiego żywiołu. Dzięki temu koloniści szybko ulegali w zasadzie polonizacji. Kolejny problem badawczy to mobilność. Koloniści często żenili się między sobą, nawet w tych koloniach od siebie oddalonych. Raz była to taka zamknięta, hermetyczna grupa, która z czasem zaczęła otwierać się na polskich i rusińskich sąsiadów, włościan. Ale z drugiej strony była to też kwestia praktyczna, mianowicie chodziło o obrót ziemi. Tak jak wcześniej wspomniałem, dopiero po 15 latach koloniści mogli sprzedać gospodarstwo, ale innemu Niemcowi. Czyli zależało tutaj władzom ordynackim na zachowaniu tej własnościowej niemieckiej struktury. No i to też widać w metrykach, że ci koloniści z najbardziej oddalonych metryk utrzymywali te kontakty. No i oczywiście analiza ksiąg ślubu tutaj przyniesie najpełniejsze wyniki. Kwestia wyznania. Tak jak wspomniałem, była to ludność rzymskokatolicka, ale na terenie podzamońskich miejscowości istniała również znaczna grupa ludności rusińskiej, dzisiaj byśmy powiedzieli ukraińskiej, i było wiele parafii grecko-katolickich. I niekiedy metryki kolonistów można znaleźć w zapisach cerkwi, gdyż po prostu była położona bliżej. I tak na sam koniec pochodzenie. To najbardziej nurtuje każdego, kto natknie się na swojego w czasie badań na kolonistę, skąd on przybył na ziemię polskie. Metryki nam tutaj nie pomogą, szczególnie metryki w tym zapisie austriackim. Bardziej pomocne są metryki tak zwane napoleońskie i późniejsze z Królestwa Polskiego. Mi się na przykład udało znaleźć, że jedna z osób w moim drzewie, umierając w fakcie zgonu, ma zapisane, że była rodem z księstwa Nassau. Ale najczęściej możemy znaleźć informację, że ktoś urodził się za granicą, pochodził z krajów niemieckich albo w ogóle nie ma żadnej informacji. No i tutaj też warto sięgnąć wtedy do tych listów kolonistów. Dobrze. Tutaj bibliografia dla osób zainteresowanych i bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do nas ostatnią prelegentkę w naszym panelu, Anna Wencel, absolwentka Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, edukatorka w dziale edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja, współautorka wielu publikacji edukacyjnych, materiałów, w tym przewodnika po kulturze żydowskiej dla najmłodszych, Dreidel i Hamantasze. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Ponieważ jestem ostatnia, czasu mamy niewiele, więc będę się streszczać. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału w tym spotkaniu i za przedstawienie, Katarzyno. Chciałabym Państwu opowiedzieć dzisiaj o jednym projekcie zrealizowanym przez Żydowskie Muzeum Galicja, projekcie, z którego oczywiście jesteśmy bardzo dumni, ponieważ jego efektem jest książka, którą mam ze sobą, ale chciałabym od razu zaznaczyć, o czym jeszcze będę wspominała na koniec, że po tym projekcie czujemy niedosyt i wcale nie mam poczucia, że został on zakończony. Jeszcze dla wyjaśnienia, tak naprawdę jeśli chodzi o realizację tego projektu, o wydanie dziennika Janki Goldstein, to powinnyśmy tutaj być trzy. Przynajmniej, ponieważ ja owszem miałam przyjemność i zaszczyt koordynować ten projekt, natomiast masę pracy wykonała tu przede wszystkim pani Ewa Czekaj i pani Katarzyna Zimmerer, o których koniecznie muszę tutaj wspomnieć i o tej współpracy, do tej współpracy przez cały czas będę się odnosić. Jak ta historia się zaczyna, przynajmniej jak ona się zaczyna dla mnie czy dla całego zespołu Żydowskim Muzeum Galicja? Pewnego dnia w 2017 roku przyszła do muzeum wspomniana już pani Ewa Czekaj i przyniosła to, co widzą Państwo na fotografiach. Zeszyt w czarnej oprawie, zapisany od początku do końca, od samej góry strony do samego dołu, na każdej stronie, bez marginesów, bardzo szczelnie, drobnym, ale na szczęście dość czytelnym pismem.
Co ciekawe, numeracja stron w tym zeszycie zaczyna się od 238, kończy się na 499. Więc skoro na pierwszej stronie mamy 238, rzecz jasna, musiały być wcześniejsze zeszyty, tylko że niestety najprawdopodobniej one się nie zachowały, nie ma ich. Pani Ewa Czekaj znalazła ten zeszyt w domu swoich dziadków, jeszcze jako młoda dziewczyna. I na początku, nie zaglądając do niego, nie czytając go, była przekonana, że to jest dziennik jej prababki, osoby, o której w rodzinie mówiono, że była bardzo ekscentryczna i że jej życie na pewno było bardzo ciekawe, obfitowało w interesujące wydarzenia. Ale pewnego dnia w końcu zawartość tego zeszytu przeczytała i okazało się, że to wcale nie prababka, tylko że jest to dziennik niejakiej Janiny Goldstein. Co jest w tym dzienniku? W jaki sposób on jest napisany? Ja pozwolę sobie przytoczyć Państwu teraz na wstępie krótki fragment i potem troszeczkę bardziej szczegółowo, na tyle, na ile nam wystarczy czasu, go omówić. Dziewczęta przyszły i przerwały mi pisanie. Teraz również czekam na Halę i Franię. Może mi więc znowu przerwą. W każdym razie byłabym bardzo zła, gdyby nie przyszły, bo specjalnie wcześniej wyszłam z rynku. Poprzednim razem wspomniałam, że nie pamiętam, kiedy to wszystko było. Wiem tylko, że działo się w ostatnie dwa dni naszych świąt wielkanocnych, w poniedziałek i wtorek. Wszystkie dziewczęta się zebrały, Hala, Frania, Nusia i Hela, a następnym razem przyszła Fela z jakąś tam Martą bardzo niesympatyczną. W sobotę przyprowadziła Irkę L i Ernę D. Wszystkie zachwycone były Jurkiem, bo rzeczywiście wyładniał, wyprzystojniał, zmężniał, a przede wszystkim oczarowane były jego grą. Frania mu się spodobała i odprowadził ją do domu. Chciał ją pocałować, ale mu się wyrwała i pobiegła na górę. Narobili wrzasku takiego, że stróżka wyleciała z miotłą na niego, więc się cofnął i krzyknął tylko: tym razem się pani udało, ale na drugi raz już tak nie będzie. Raz ja ją odprowadziłam pod pretekstem pożyczenia książki. Rzeczywiście książkę wzięłam. Znów ktoś idzie. I duża część tego dziennika jest właśnie taka. Pojawiają nam się Jurki, Mietki, Hele, Fele, Franie, które w pewnym momencie próbowaliśmy zidentyfikować i w jakiś sposób odnieść się do tych wszystkich osób, tych wszystkich postaci, które na kartach dziennika się przewijają. Poza tym, jak Państwo zdążyli zauważyć, tutaj mamy opisane takie bardzo codzienne sytuacje. To jest zapis jakiegoś wydarzenia, które moglibyśmy uznać za całkowicie nieistotne. Natomiast ja nie podałam Państwu jeszcze daty tego wpisu. 9 maja 1940 roku. Ten zachowany zeszyt, który mamy, obejmuje lata 1940 od wiosny, natomiast ostatni wpis w tym zachowanym zeszycie jest z sierpnia 1942 roku. Wydawałoby się w 2017-2018 roku, że jest już absolutnie niemożliwe, żeby jakiekolwiek tego typu źródło jeszcze nagle gdzieś się pojawiło, jeszcze ujrzało światło dzienne. A tutaj mamy dziennik, jeden zeszyt, niestety jeden zeszyt, ale niezwykle cenny, jeden dziennik zapisany od początku do końca przez młodą Żydówkę, urodzoną w 1920 roku, w latach 1940-1942. To oznacza, że mamy tutaj zapis tego codziennego życia w czasie niemieckiej okupacji Krakowa od pierwszych prześladowań ludności żydowskiej niemalże, poprzez moment utworzenia getta w Krakowie i przeniesienia się do getta, do sierpnia 1942 roku, czyli już po tej tak zwanej akcji czerwcowej w getcie, czyli po pierwszej wielkiej deportacji ludności żydowskiej z getta krakowskiego do obozu zagłady w Bełżcu. Tutaj jeszcze kilka fotografii pokazujących dziennik Janki Goldstein, jak on wygląda. I teraz pytanie, dlaczego pani Ewa Czekaj przyniosła ten dziennik właśnie do nas.
Żydowskie Muzeum Galicja ma swoją siedzibę przy ulicy Dajwur 18. To jest nasz główny budynek. Natomiast nasze sale wystawiennicze i sale konferencyjne rozciągają się również na sąsiednie posesje pod adresami Dajwur 16, Dajwur 14. Tam, proszę Państwa, mieścił się między innymi Zakład Artystyczno-Ślusarski Juliana Goldsteina, który był ojcem Janiny Goldstein. Więc nam oczywiście bardzo zależało na tym, żeby dziennik Janki Goldstein został wydany, żeby on został opracowany. Właśnie tym bardziej, po pierwsze, że to jest niezwykle cenne źródło do historii Żydów krakowskich, do okresu okupacji, do okresu istnienia getta krakowskiego, ale też przez związek z miejscem. Pracując nad dziennikiem Janki Goldstein, ja być może siedziałam w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się zakład jej ojca. Tam również znajdował się zakład wyrobów drewnianych Joachima Steinberga, z którym Julian Goldstein się przyjaźnił. Steinberg był przewodniczącym Stowarzyszenia Rękodzielników Żydowskich w Krakowie, ważną postacią w tutejszej społeczności żydowskiej. Julian Goldstein był członkiem tegoż stowarzyszenia oraz redaktorem naczelnym pisma Rękodzieło i Przemysł, wydawanego przez to stowarzyszenie. Zresztą można znaleźć zdigitalizowane numery Rękodzieła i Przemysłu, gdzie znajdziemy artykuły podpisane właśnie przez Juliana Goldsteina. Skąd ten dziennik wziął się w domu krakowskiej rodziny? Dziennik przechowali Alicja i Andrzej Łachowie, dziadkowie pani Ewy Czekaj, która ten dziennik do nas przyniosła. Jak on tam mógł trafić? Otóż Andrzej Łach, dziadek pani Ewy, pracował u Juliana Goldsteina na Dajworze w jego zakładzie. Najpierw uczył się tam zawodu, potem był już samodzielnym pracownikiem. I tutaj mamy dokument z rodzinnego archiwum pani Ewy Czekaj, właśnie świadectwo nauki dla Andrzeja Łacha, podpisane przez Juliana Goldsteina. Będziemy mieć też, ono znajduje się w książce między innymi, późniejszy dokument, świadectwo pracy, które wyda już Treuhander, niemiecki zarządca zakładu Juliana Goldsteina w czasie okupacji. Co wiemy o rodzinie Goldsteinów? Oczywiście w momencie, kiedy pani Ewa przyniosła do nas dziennik Janki, ona od razu powiedziała, że jej marzeniem jest to, żeby ten dziennik został opublikowany, żeby on został wydany. No oczywiście nie jest to takie proste, tak po prostu wziąć i wydać książkę, więc jako muzeum postaraliśmy się o dotację i na szczęście wsparło nas tutaj miasto Kraków. Książka została wydana ostatecznie dzięki dotacji ze strony miasta Krakowa. Natomiast jak Państwo sobie wyobrażają, tego typu projekty, właśnie konkurs na realizację zadania publicznego, one mają pewne swoje ograniczenia. Więc oczywiście projekt mogliśmy zacząć wiosną 2018 roku, ale musiałyśmy go zakończyć do grudnia 2018 roku. Więc Państwo jako genealodzy, jako badacze i badaczki, zdają sobie Państwo sprawę, jak bardzo czasochłonne są czasem poszukiwania w archiwach, bo oczywiście nam zależało na tym, żeby ten dziennik jak najlepiej opracować, bo co z tego, że mamy transkrypcję i po prostu wydamy sam dziennik, skoro nie będzie żadnych informacji dookoła. Więc oczywiście miałyśmy ograniczenia ogromne i czasowe, i finansowe też, rzecz jasna. Ale właśnie we trzy z panią Ewą Czekaj, która część pracy już wykonała, zanim do nas przyszła. Jakby pierwsze wizyty tutaj w archiwum w Krakowie były jeszcze przed kontaktem z muzeum, więc dużą część badań pani Ewa miała już zrobioną. I do współpracy zaprosiłyśmy ekspertkę Katarzynę Zimmerer ze względu na jej wcześniejsze badania, na jej ogromną wiedzę na temat getta krakowskiego. Co jeszcze wyszło po drodze? Otóż w jednej z publikacji Katarzyny Zimmerer, kiedy pojawiają nam się członkowie krakowskiego Judenratu, tam jest wspomniany J. Goldstein.
o którym do pewnego momentu nic nie było wiadomo, nie dało się go zidentyfikować. W tej chwili już zamiast tego inicjału możemy wstawić imię Julian, bo wiemy, że ojciec Janki Goldstein był członkiem krakowskiego Judenratu przez pewien czas. Więc przy okazji jeszcze jedna zagadka, jeszcze jedna tajemnica została wyjaśniona. Czego udało nam się dowiedzieć? Ja Państwu powiem tak pokrótce, bo nie mamy też czasu ani możliwości, żeby zagłębiać się w dużą ilość szczegółów. Poza tym wszystko też jest dokładnie opisane w książce, przynajmniej starałyśmy się to dokładnie opisać. Wiemy, że Julian Goldstein urodził się w 1874 roku w Jugowicach, później mieszkał z rodzicami w Woli Duchackiej. Wiemy też, że otworzył swój pierwszy zakład ślusarski w Krakowie w 1906 roku i to było przy ulicy Starowiśnej 83, czyli w sumie niedaleko późniejszych lokalizacji przy ulicy Dajwór i z czasem przeniósł się do Krakowa. Dosyć późno, bo będąc już w wieku dojrzałym, w 1916 roku ożenił się z 27-letnią wówczas Sarą Scheller. Scheller bądź Silbering. Jeżeli troszeczkę się Państwo zajmowali genealogią żydowską, wiedzą Państwo o małżeństwach rytualnych, wiedzą Państwo o zamieszaniu z nazwiskami, więc Sara Goldsteinowa już teraz była córką Rywki Scheller i Józefa Silberlinga. Józef Silberling, nie wiadomo dlaczego posługiwał się nazwiskiem Silberling, ponieważ on również był z małżeństwa rytualnego i jego matka nosiła nazwisko Wechtut. I w jednym z dokumentów natrafiłyśmy właśnie na takie sformułowanie Józef Wechtut False Silberling. Tak, więc oczywiście trzy nazwiska tutaj mamy i bardzo dużo zamieszania. I niedługo potem, biorą ślub w 1916 roku, mamy na to dokumenty, niedługo potem w 1917 przychodzą na świat dzieci. Pierwsze dziecko, Róża, Stefania, urodzi się w Opawie. Oni na jakiś czas wyjechali, natomiast niestety nie znamy okoliczności. Potem w 1920 urodzi się druga córka, Janina, czyli nasza główna bohaterka i w 1922 roku trzecie dziecko Stefan. Rodzina na początku, po powrocie do Krakowa, bo Janka urodziła się już w Krakowie, mieszkała przy ulicy Kremerowskiej, natomiast tutaj na zdjęciu widzą Państwo kamienicę przy Straszewskiego. Kiedy dzieci były jeszcze małe, oni się przeprowadzili na Straszewskiego i tam pozostali tak naprawdę do momentu, kiedy musieli przenieść się do getta. I tutaj kilka fotografii, takich przykładów tego, co udawało nam się wyszukać w archiwach. No jak Państwo zapewne się domyślają, głównym miejscem było Archiwum Narodowe w Krakowie i główne zespoły, które przeglądałyśmy, to były właśnie akta poniemieckie. Stąd też mamy fotografie całej rodziny z tamtego okresu. Tutaj na zdjęciu Julian Goldstein, Sara Goldsteinowa, Róża. Najstarsze ich dziecko, w dzienniku Janki zwana Ziunką, też troszeczkę nam zajęło zrozumienie po przeczytaniu kilku czy kilkunastu wpisów, że Ziunka to jest właśnie Róża i że to jest starsza siostra Janki. Sama Janka i Stefan. Stefan, to akurat wiemy zarówno z przekazu w rodzinie pani Ewy Czekaj, jak i z zapisków Janki. Stefan w tej szacownej rodzinie był czarną owcą i sprawiał nieustanne kłopoty. W każdym razie, jeśli chodzi o tę najbliższą rodzinę, o Goldsteinów i ich troje dzieci, nie mieliśmy wielkich problemów ze znalezieniem tego typu informacji. Natomiast troszeczkę bólu głowy przysporzyła nam rodzina Sary Goldsteinowej. Ponieważ Sara Goldsteinowa miała sześcioro rodzeństwa w różnym wieku i w dzienniku Janki oczywiście pojawia nam się Mania, Cyla, Samek, Frania i cała masa różnych osób. I teraz dojście, jakie były pomiędzy tymi osobami relacje, kto tutaj był dla niej ciotką, kto był wujkiem, kto był
kto był szwagrem jej matki, to oczywiście było bardzo dużo zagadek do rozwikłania i musiałyśmy sobie w pewnym momencie to rozrysowywać kilkakrotnie, żeby dojść do tych powiązań, ale oczywiście mamy jeszcze całą szerszą rodzinę ze strony właśnie Sary Goldsteinowej, której już opracować nie miałyśmy możliwości, ponieważ przyszedł taki moment w czasie realizacji tego projektu, kiedy musiałyśmy sobie powiedzieć: dziewczyny, stop, bo nie zdążymy, bo jeszcze skład i jeszcze druk i jeszcze wszystko przed nami. W związku z czym to był taki moment, kiedy trzeba było się zatrzymać. Jeszcze z takich ciekawostek chciałabym Państwu powiedzieć o jednej postaci, która jest bardzo ważna w życiu Janki Goldstein i która pojawia się bardzo często na kartach tego dziennika i pojawia się bardzo tajemniczo, ponieważ natrafiamy na wpisy, w których pojawia nam się pajanka. Pajanka przyszła i zrobiła coś tam, pajanka powiedziała, że... I tutaj miałyśmy bardzo, bardzo, bardzo trudną sprawę. Żadna z nas nie była w stanie dojść, rozgryźć, kim może być pajanka. Z kontekstów, w których się pojawiała, wynikało nam, że to jest najprawdopodobniej gospodyni zatrudniana przez Goldsteinów, ale widać było, że to jest osoba, która jest w bardzo bliskiej relacji z Goldsteinami i ona w stosunku do tej rodziny w swoich wypowiedziach, w swoich zachowaniach pozwala sobie na bardzo dużo, powiedzmy. I tak naprawdę syn pani Ewy Czekaj pomógł nam rozwiązać tę zagadkę, ponieważ my miałyśmy całkowitą blokadę, jeśli o to chodzi. Bo to on doszedł do tego, że pajanka to jest dziecięca zbitka od pani Janka. I tutaj sprawa nam się wyjaśniła, ponieważ udało się dojść do tego, że to była Janina Mikołajewicz, którą Goldsteinowie zatrudnili jako nianię do swoich dzieci. I to jeszcze jak mieszkali na Kremerowskiej, czyli bardzo, bardzo wcześnie. I pani Janka, pajanka, została z nimi praktycznie do końca. Ona jeszcze wchodzi z nimi do getta w pewnym momencie, kiedy jest to możliwe. Nie zostawia tej rodziny. Ona jest z nimi tak długo, jak to jest tylko możliwe. Skoro jesteśmy przy kwestii już przeniesienia się do getta krakowskiego, to oczywiście w tych dokumentach związanych z wydawaniem KenCard bardzo dużo rzeczy udało nam się znaleźć czy też sprawdzić. Także tutaj mamy przykłady takich dokumentów. No i znamy też, proszę Państwa, adresy rodziny w getcie. Goldsteinowie, czyli Julian i Sara z trojgiem swoich dzieci, mieszkali przy ulicy Rękawka 3. I tutaj mamy fotografie zrobione przez naszą koleżankę z muzeum. Natomiast reszta rodziny, czyli Schellerowie, to znaczy dziadkowie Janki i siostry jej matki, oni mieszkali przy ulicy Trauguta 15 i widzą Państwo różnicę pomiędzy tymi dwoma budynkami. Ta różnica była widoczna także wówczas, jeśli chodzi o standard. I nawet w dzienniku Janki mamy takie wpisy świadczące o tym, że były niesamowite awantury i niesamowite pretensje w rodzinie. Zarzuty kierowane do Juliana Goldsteina, że on nie załatwił reszcie rodziny lepszego lokum na terenie getta. Więc to są też rzeczy, które można z tego wyciągnąć. I teraz chciałabym Państwu, zanim przejdę do zakończenia swojego wystąpienia, chciałabym Państwu przytoczyć fragment ostatniego wpisu z dziennika Janki Goldstein. To jest ten wpis z 17 sierpnia 1942 roku, wpis, który jest urwany niestety. Tutaj mamy urwany kawałek strony, część jest nieczytelna. Nie mogłam, nie byłam w stanie pisać aż do tego czasu. I teraz ledwo się na to zdobyłam. Ale opisać to wszystko, co przeszłam od 1 czerwca, nie, to jest ponad moje siły. Co minęło, już nie wróci, więc lepiej zapomnieć o tym. W pamięci będą mi jednak zawsze tkwiły wspomnienia obejmujących mnie ramion Hańca. To jest pierwszy chłopak, którego naprawdę kocham, którego objęłam za szyję i pierwsza pocałowałam. Nie będę opisywać tych wszystkich rzeczy. Zostaną i tak na zawsze w mojej pamięci, a za dużo byłoby pisania i rzeczy smutnych, o których wolę nie myśleć. Jedną z najstraszniejszych rzeczy jest to, że Heli nie ma ze mną. I co gorsza, nie wiem w ogóle, co się z nią dzieje i gdzie jest. A tak mi brakuje. To jest wpis po długiej przerwie, ponieważ poprzedni wpis mamy z 21 maja 1942 roku.
Czyli pomiędzy tymi dwoma wpisami jest ta wielka akcja deportacyjna, tak zwane wysiedlenie czerwcowe z getta krakowskiego. Janka nie wie, co się stało z Helą. My niestety wiemy. Pracując nad przypisami do tej książki, bardzo dużo czasu spędziłam na bazach danych Yad Vashem, sprawdzając tam świadectwa, i wiemy, że Helena Diczek niestety nie przeżyła, została zamordowana najprawdopodobniej właśnie w obozie w Bełżcu. Podobnie jak ponad połowa osób, które pojawiają się na kartach dziennika Janki. Więc ta część pracy, kiedy próbowałyśmy właśnie, korzystając z baz Yad Vashem, ustalić losy przynajmniej części osób, była taka najtrudniejsza, najbardziej przygnębiająca z naszej perspektywy, ponieważ bardzo rzadko okazywało się, że ktokolwiek z nich przeżył. Natomiast co się stało z samą Janką Goldstein? Przekaz rodzinny, który miała pani Ewa, był taki, że Janka została wywieziona i zatopiona. W pierwszej chwili, jak to usłyszałam, to zabrzmiało absurdalnie, ale potem zaczęłyśmy się nad tym zastanawiać i kombinować. Jak to zatopiona? Gdzie? Wiedziałyśmy, że Janka w momencie likwidacji getta musiała trafić przynajmniej czasowo do obozu w Płaszowie. Wiedziałyśmy, że stamtąd została i ona, i jej siostra, i matka wywieziona do obozu Auschwitz. Ojciec zmarł wcześniej jeszcze w getcie, przed jego likwidacją. Wiemy, że z całej rodziny przeżył tylko Stefan, najmłodszy. On się znalazł na liście Schindlera. Natomiast co się stało z Janką? Sprawdzałyśmy z pracownikami Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale niestety tam nikt nie był w stanie nam niczego konkretnego powiedzieć. I w pewnym momencie wpadłyśmy na to, zatopiona jak, gdzie? I wtedy wpadłyśmy na to, że może chodzić o obóz Stutthof, z którego wiemy, że część więźniów w 1945 roku była w czasie likwidacji obozu ewakuowana drogą morską. Więc napisałyśmy do Muzeum w Stutthofie i ten przekaz rodzinny pani Ewy się potwierdził, że faktycznie część tych transportów została zatopiona na Bałtyku. I w ten sposób zginęła Janka Goldstein. Mamy tutaj dokument, w którym widzimy, że Janka została zarejestrowana w obozie Stutthofie. Taki dokument się zachował, dostałyśmy właśnie z tamtejszego Muzeum Skan. I ostatni dokument, który chciałam Państwu pokazać, to jest dokument powojenny z Żydowskiego Instytutu Historycznego, dotyczący jedynego ocalałego członka tej rodziny, czyli Stefana Goldsteina. Stefan Goldstein przeżył, wrócił. On najprawdopodobniej gdzieś około 1947 roku odwiedził państwa Łachów, dziadków pani Ewy. I być może część informacji właśnie o tym zatopieniu na Bałtyku pochodziła właśnie od niego, bo być może on próbował ustalić, co się stało z jego matką i z jego siostrami. Wiemy też, że Stefan Goldstein był dość tajemniczą postacią. On po wojnie zmieni nazwisko z Goldstein na Gorcza. Zresztą tutaj w tym dokumencie możemy takie właśnie nazwisko znaleźć. I on ukończy szkołę prawniczą w Łodzi i następnie będzie pracował jako wiceprokurator w Sądzie Wojewódzkim dla miasta Łodzi. To jest, proszę Państwa, koniec lat 40., początek lat 50., okres stalinowski. I Stefan Goldstein umrze, czy Gorcza umrze w niewyjaśnionych do końca okolicznościach w 54. roku. Jest pochowany w Warszawie. I to jest ta część historii, której też nie udało nam się rozwikłać. Być może, ja przynajmniej jestem przekonana, że to jest temat na jakieś dłuższe badania, dłuższe poszukiwania w aktach IPN-u. O co tutaj mogło chodzić w tej akurat konkretnej historii.
Ale tak jak Państwu powiedziałam na początku, w całej tej historii rodzinnej Janki Goldstein, oczywiście my mamy dużo swoich ustaleń, ale wiele rzeczy pozostało, tak jak wspomniałam, niedomkniętych, więc my nie uważamy absolutnie tego projektu za zakończone i liczymy na to, że uda nam się do niego w pewnym momencie wrócić, odkryć więcej, dowiedzieć się, co się stało z resztą rodziny, być może ustalić nieco dokładniejsze okoliczności śmierci Juliana Goldsteina, Sary Goldstein i dowiedzieć się czegoś więcej także o rodzeństwie Sary, czyli o wujkach i ciotkach Janki. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nie przedłużyłam jakoś bardzo. Szanowni Państwo, ja również bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym prelegentom w tej sesji.